sesję w dniu 19. Chciałbym powitać radnych. Chciałbym powitać pana wójta, pana sekretarza, pracowników urzędu gminy, sołtysów, gości zaproszonych, radnych powiatowych, dyrektorów, prezesów ochotniczych straży pożarnych, komendanta policji w Miłowie, dyrektora GOKU. Witam też prezesa, panią prezes Koła Rencistów i Emerytów, który to chór rencistów i emerytów i łowiący. Na koniec naszej sesji umilą nam tu nasze spotkanie. Śpiewem pastorałek i kolęd. Moi drodzy, korzystając z okazji, że dzisiaj jest 19, Dariusza dzisiaj, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym oraz prezydium radnych i wszystkich tu zebranych naszemu koledze Dariuszowi Świątkowi, sołtysowi. Dziękuję. Bardzo mam taką prośbę, gdybyśmy wstali, zaśpiewali koledze sympatycznemu stola. Proszę tutaj kolegę o zainicjowanie. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia. 3. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Miłów na 2018 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Miłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na rok 2019. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Miłów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Miłowie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wynagrodzenia wójta gminy Miłów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie stawki takiej opłaty. 9. Uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznania i zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania wsparcia w postaci posiłku, dowozu posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 11. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji. 12. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów. 13. Sprawy różne. 14. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji. 15. Zakończenie obrad. Czy są uwagi odnośnie porządku obrad? Proszę pani radna Dorota Bernat. Szanowni Państwo, ja chciałabym poszerzyć punkt 4, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu, o punkt 4a, wybór trzech osób do komisji gminnej. Spośród radnych. Spośród radnych, oczywiście. Spośród radnych, trzech osób do komisji gminnej. Czyli dodajemy w punkcie 4, dodajemy podpunkt A, wybór trzech przedstawicieli Rady Gminy Miłów do Gminnej Komisji do Spraw Pożytku Publicznego. To co, przegłosujemy ten porządek obrad. Kto jest za? Dłużej troszeczkę przytrzymamy. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Tak więc porządek obrad mam przegłosowany. I tutaj do radnych, moi drodzy, taka sugestia na ostatnim spotkaniu była, żeby nie czytać uchwał. To nam usprawni dzisiejszą sesję, ponieważ po sesji jest występ chóru i łowiance i mamy taką wspólną wigilię w dniu dzisiejszym. Witam panią prawnik,
Tak więc przechodzimy, moi drodzy, do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Iłów na 2018 rok. Tak więc mam nadzieję, że zapoznaliśmy się z materiałami. I poddaję tą uchwałę. Proszę. Chciałbym zadać pytanie dotyczące tej uchwały, bo wydatki zostały zwiększone o 223 780 zł. Natomiast są to takie pozycje, no, dla mnie, że tak powiem, niezrozumiałe, czy chciałbym dowiedzieć się, czego one dotyczą. Mówię o dziale 750. Jest kwota wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie wydatków o 20 tysięcy, wynagrodzenia osobowe o 75 tysięcy i w dziale 801 wynagrodzenia osobowe o kwotę 17 tysięcy. No są to duże kwoty, dlatego chciałbym się dowiedzieć, czego one dotyczą. Poproszę o odpowiedź. Tak jak powiedziałam w dniu 17 grudnia, czy mają Państwo pytania? Pytań nie było, ale to tak na marginesie. Na marginesie co do uchwały zmieniającej tą uchwałę na rok 2018. Czego dotyczą zmiany w budżecie? Zmiany w budżecie, proszę Państwa, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 223 780 tysięcy. Dotyczą ogólnie przenosin w ramach działu na przykład 801. Dział 801 to jest oświata i wychowanie, w ramach którego działu zmniejszamy, na przykład zabieramy wynagrodzenia z pewnych pozycji. Są to pozycje związane między innymi, jeżeli weźmiemy zmniejszenia wydatków bieżących 136 580 zł, to czytamy, że zmniejszamy na przykład już sekundkę. Zmniejszamy wydatki również w dziale 801 i zwiększamy, czyli to jest przenoszenie w ramach działów oświaty wydatków bieżących, tak? Natomiast wydatki w ramach działu 750 administracji dotyczą między innymi zwiększeń z tytułu wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe, które dotyczą tutaj umów wynikających z przedłużenia umów z tytułu urzędu pracy, które są jak gdyby kontynuacją pewnych zobowiązań wynikających z tych umów. I to chyba o to chodziło, 20 tysięcy złotych. Czy jeszcze jakieś pozycje? Ale ja mogę. Tak, oczywiście, jeszcze chodzi o kwotę wynagrodzeń osobowych w wysokości 75 tysięcy złotych. 75 tysięcy złotych, więc proszę Państwa, jest tam na dole taki zapis, że zwiększenia planów od wynagrodzeń i pochodnych wynikają z odpraw. Szanowni Państwo, w wynagrodzeniach w administracji, czyli w Urzędzie Gminy, nie była zaplanowana odprawa z tytułu odejścia, zakończenia pracy pana wójta, tak? Zakończył swoją pracę. Takie środki nie były planowane. Konieczna była ich wypłata. Teraz musi być uzupełnienie planu. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie radnych? Kolego, to w interpelacjach i... Ale to tylko sekunda. Ale to w jakim temacie? Godziny chrzestni. A no to później ten temat, jakby można było. Teraz byśmy tak sprawnie troszeczkę te punkty... To będzie miejsce i czas na tą dyskusję. Czy są jakieś pytania jeszcze? Od radnych? W sprawie tej zmiany? Tak więc poddaję pod głosowanie i proszę bardzo, kto jest za. No podnosimy. Czy pojawiło się tutaj wszędzie?
Jeszcze moi drodzy, prośba o podniesienie ręki i wciśnięcie tego przycisku dla sołtysów i obecnych gości. Mam informację, że drogą elektroniczną też głosujemy pierwszy raz. Niestety nie było pusta. Także proszę o wyrozumiałość, bo to wszyscy się razem uczymy. Dobrze. Nie tylko radni, ale i urzędnicy. Także nie wszyscy się zalogowali do systemu. To jest wymóg ustawowy i tak musimy, tak ta sesja, tak sesje będą, natomiast to jest pierwszy raz, to się wszystko ułoży. Poczekajcie, nie wszyscy się zalogowali i po prostu wyrzuciło, więc poczekajcie, cofnę na sekundkę, jeszcze raz to wprowadzę, bo niektórzy nie mieli włączonego tutaj urządzenia, że tak powiem. Akurat pani Dorusia tutaj nie miała, zaraz to cofniemy, jeszcze raz robimy. To prosiłbym o informację, czy ten system się załączył. Elektronika ma pomagać. O nie elektronika, no to szybko nie chcę. Dobrze, to my ma, to komuś się nie pokazało. Się nie pokaże, się nie wiem, bo już poszło. Zagłosujecie w ten sposób, to potem uzupełnimy, dobrze? Pozostali mają, czy tylko dwóch osobom się tu nie pokaże? Trzy, tak? Słuchajcie, z racji, że tego nie cofniemy w tym momencie, to zagłosujemy ci, co mają, pozostali ręką. Postaram się to uzupełnić, ale następne głosowanie musi być tak, jak powiedziałem wcześniej, może tak jak pani domu się nie było. System musi być włączony i wtedy automatycznie to się włączy. Tak, następna uchwała już powinna być. A teraz zagłosujemy i tak, dobrze? Proszę wcisnąć, już w tej chwili głosować, tak. To jest za. To jest za. Proszę. Ci, co mają, też nie wcisną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Ale weź się też, bo pan Przemek, na tabletach też zróbcie to. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czyli uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Iłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego. Wiele dyskusji i tu proszę kolega Tomek w tym temacie kilka słów. Odpowiedziało na konsultację. Żadne. Do 17 mieliśmy wywieszoną tą informację w zakładce na BIP-ie konsultacje społeczne. Żadna organizacja nie wyraziła ani opinii, ani żadnych nie zgłosiła uwag. Do projektu. Dziękuję bardzo. To ja może tutaj dopowiem, na to jak Państwo wiecie, moja działka. Liczyłam na to, że jednak konsultacje jakoś się rozkręcą, że tak powiem. Działa bardzo dużo organizacji na naszym terenie. Przede wszystkim ochotnicze straże pożarne, koło emerytów, rencistów działa, no oczywiście Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Łowskiej. No i chwilowo, jak Państwo widzicie, nic. W związku z tym to mam nadzieję, znowu wyrażę nadzieję, że w przyszłym roku będzie to wyglądało inaczej. Prosiłabym tylko o jedną rzecz, żeby te konsultacje były gdzieś od połowy listopada, żeby było znacznie więcej czasu na przemyślenie i na udzielenie odpowiedzi. I mam nadzieję, że będzie działała ta komisja, czyli Rada Pożytku na terenie gminy Iłów. To jest są dwie rzeczy, na które liczę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dopowiem, że tych organizacji jest na naszym terenie 15 organizacji. Zero. Dobrze. Czy pytania jeszcze są od strony radnych w tym temacie? Jeżeli nie ma, to spytam się, czy maszynka do głosowania działa.
Czy każdy radny ma? Nie wydasz od tego? Czy wszyscy już mają wyświetlone? Proszę. Nie możemy. To jeszcze nie ma na tablecie wyświetlone. Wszyscy? Proszę. Też panie przewodniczący, tak sugeruję, żeby w ustawieniach po prostu ustawić tak, wyświetlać, żeby on się nie wyłączał po 30 sekundach, czy po minucie. Tam można ustawić w ustawieniach wyświetlacz może na przykład 20 minut, prawda, być wyświetlany, bo ja widzę, że państwu się co chwila wyłącza to. Tam trzeba wejść w ustawienia, wejść w wyświetlacz i zaznaczyć opcję, żeby to się po prostu nie gasło. Najlepiej godzina, tak? I włączyć uśpienie i wtedy to się nie będzie wyłączało wciąż, bo jak się wyłącza, to znowu trzeba później tam włączyć i tak dalej. Słucham? Więc coś nie działa, no bo musimy się uczyć, ja wiem, że to jest... To wygląda źle, natomiast ja uważam, że to w końcu zacznie działać. Było szkolenie, radni mieli szkolenie w poniedziałek. Natomiast tutaj mamy inne warunki, prawda? To było w urzędzie, dzisiaj mamy w boku. Twój głos nie został oddany, głosowanie zostało oddane. Róbcie to normalnie. Ale jakby się nie wyzywało. Ja po prostu teraz jeszcze sugeruję, żeby głosować normalnie, a jeżeli ten system zacznie działać, to wtedy normalnie i... No tak, to jest teraz normalnie, to racja. Natomiast fizycznie przez podniesienie ręki. A jak już to wszystko ogarniemy, to wtedy przez podniesienie ręki i normalnie. Dobrze, moi drodzy, głosujmy tradycyjnie. Sam kolega Stańczak będzie pracował jeszcze, żeby to zadziałało. Tak więc poddaję pod głosowanie uchwałę odnośnie tych organizacji pozarządowych, pożytku publicznego. Kto jest za, z kolegów i koleżanek radnych? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I teraz, moi drodzy, trzy osoby do tej komisji, czyli punkt A w punkcie czwartym. Ja zgłoszę panią Dorotę Bernat i czekam na zgłoszenia od kolegów i koleżanek radnych. Można się samemu zgłaszać do pracy w tej komisji. Jeszcze dwie osoby. Ale to spotkamy się, proszę państwa, to było jasne. Komisja wszystkich odkrywa najwcześniej gdzieś w styczniu lutym, więc nie przed świętami, dobrze, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Trzy są. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli tak, mamy panią Dorotę Bernat, Andrzeja Orlińskiego radnego i Kubę Ziętala radny, tak? Mamy trzy osoby. Przegłosujmy ten skład komisji. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Dobrze. Do punktu piątego przechodzimy. Podjęcie uchwały z
sprawie zmiany statutu gminy i tu bym prosił panią prawnik o kilka słów, co i jak, dlaczego, ponieważ stara rada głosowała ten statut, a uzupełnienie pani radny, pani prawnik, proszę o sekretarza. Dzień dobry, szanowni państwo, część z państwa pamięta, że ten statut był głosowany w poprzedniej kadencji. W takiej formie, jak jego przegłosowaliście, został on uchwalony w innej gminie, bez ani jednej zmiany. Natomiast tutaj trafiło to do innej osoby opiniującej u wojewody, która miała pewne prośby o dokonanie zmian. To były zmiany takie dosyć kosmetyczne, które zostały wprowadzone. Dotyczyły one na przykład kwestii tego, że pan wójt nie ma obowiązku radnym udostępnienia lokalu na spotkania z mieszkańcami. Oczywiście tutaj wola po stronie gminy nadal jest, żebyście się spotykali jak najczęściej, no ale wojewoda nie chce mieć tego w statucie. Ponieważ pozwolono nam jeszcze w tym statucie dokonywać zmian, więc w różnicy tego, co dostaliście państwo, państwo nie dostali tej ostatniej, prawda, zmianki, dostaliście państwo w komplecie, do projektu statutu został dopisany jeden punkt po konsultacjach z panem wójtem, żeby była jasność. Dotyczy to komisji. To jest paragraf 38. Miał on trzy ustępy. W chwili obecnej ma cztery. Po przeanalizowaniu, żeby jasność była w kwestii, wprowadziliśmy zapis nazwy oraz ilość komisji stałych Rady Gminy określa Rada Gminy w odrębnej uchwale. Wyjaśnię państwu dlaczego. Poprzednie statuty miały w sobie zawarte nazwy i ilość tych dodatkowych komisji. Ale za każdym razem, kiedy trzeba było albo połączyć te komisje, albo dołożyć jakąś komisję, trzeba było zmieniać statut. U wojewody, kto się do tego statutu dorwał, to albo nam go zatwierdzał, albo nie. W ten sposób mamy możliwość, żeby statut był raz na stałe, a wy odrębną uchwałą będziecie decydować, ile będzie komisji poza tą komisją rewizyjną i skargi wniosków, ile będziecie jeszcze komisji, jak będą się nazywały, no i oczywiście cała reszta. Tutaj w statucie macie tylko ogólne wytyczne co do tego, czym się zajmują komisje, w jaki sposób działają oraz jak jest powoływany przewodniczący i wiceprzewodniczący. Już mówię. To znaczy tak, tu nastąpi przesunięcie. Paragraf 38, przeczytam cały paragraf 38. Ustęp 1 ma brzmienie: komisje rady podejmują, realizują przedsięwzięcia objęte właściwością rady gminy, które służą wykonaniu jej zadań zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania, w szczególności opiniują projekty uchwały rady. I to jest ustęp 1. Ustęp 2. Nazwy oraz ilość komisji stałych rady gminy określa rada gminy w odrębnej uchwale. Państwo tego punktu nie mają. I teraz dwójka staje się trójką. Sprawy do rozpatrzenia przez komisję kieruje przewodniczący Rady Gminy lub wójt gminy z zastrzeżeniem paragrafu 40 ustęp 1 punkt 2. Ustęp 4. Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych rady. Ograniczenie nie dotyczy komisji rewizyjnej oraz skarg i wniosków i petycji. Tak wygląda ten paragraf po naniesionych zmianach. Proszę państwa, od początku miałem wątpliwość co do tego statutu. Panie wójcie, mikrofon, jeżeli można. Miałem wątpliwość co do statutu właśnie, bo w żadnym miejscu nie były określone jakiekolwiek komisje oprócz rewizyjnej i wniosków. Dlatego skoro komisje nazywają się statutowe, to przynajmniej odnośnik, na podstawie czego powołujemy komisję. Jeżeli, skoro statutowe. Stałe, panie wójcie, one nie są statutowe, one są stałe. No tak, ale w statucie o nich. Natomiast w
w tym momencie jest przynajmniej jedno zdanie na temat, że komisje są. Nie wiem, ja nie jestem prawnikiem i myślę, że to zdanie, jeżeli nie było... No, dziękuję. Taki cel tego. To tutaj tak naprawdę tylko chodzi o to zdanie, które pani prawnik przedstawiła. Ja dziękuję. To dziękuję bardzo. Czy sekretarz w tym temacie? No tak, zostało powiedziane już wszystko. Natomiast tylko jeszcze też państwu muszę dodać, że w ostatnim paragrafie został jeszcze dodany zapis, że... Sekundkę... że uchyla się uchwałę nr 209 z 2018 roku z dnia 9 października w sprawie statutu gminy Iłów. To jest to, co pani prawnik powiedziała na początku, że stara rada jeszcze podejmowała statut przed wyborami samorządowymi, no ale że biuro wojewody miało jakieś tam techniczne jeszcze uwagi, to uchyliliśmy tamtą starej rady tej uchwale, prawda? I to jest jeszcze ten dodatkowy zapis, czyli w ostatnim paragrafie, w paragrafie 68 punkt 2. Dodaliśmy jeszcze ten zapis, no i my miejmy nadzieję, że już nie będzie uwag w biurze wojewody, natomiast no, obiecać nie możemy. Czyli te zapisy dziękuję bardzo. Tymi zapisami doprecyzowaliśmy, o co chodzi w tym statucie. Czy pytania od koleżanek, kolegów radnych? Otwieram dyskusję na ten temat. Nie ma? Maszyneria działa? Chciałbym, żeby wszyscy mieli teraz tablety niewygaszone, bo wtedy on nie widzi. Są osoby właśnie miały wygaszone i nie ma. Spróbujemy to zaraz, bo zadziała, jeżeli każdy powie, że jest przygotowany, tak? Czyli jest w aplikacji. Kolego Marku, a może by tak poprzestawiać te wygaszacze, tak chwilę, moment, tam się wygaszą, gaszą, tak? Ale w aplikacji są wszyscy? Tak. No zobaczymy, tak? Tak. Spróbujemy, to ja postaram się teraz uruchomić to głosowanie. Zobaczymy, czy po chwili nam się to wszystkim to pojawi. Ale to dwie osoby. Czy u was jest wszędzie? Proszę? U was jest? Nie. Brak możliwości głosowania z powodu nieobecności. Wcześniej było. Dobrze. Proszę, żeby i tak to ja na tablecie głosujemy i też podnosimy rękę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czy to zadziałało? Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do punktu 5. Ale ja już mam. Punktu 6. Przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie nadania. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja tak troszeczkę Państwu przerwę, ponieważ obowiązki będą mnie wzywały. No nie. Chciałabym serdecznie Państwu podziękować za współpracę, bo pracowaliśmy razem od 2013 roku. Mam nadzieję, że będzie Wasza praca owocna. Życzę Wam na święta samych radości, spokoju i takiego pełnej satysfakcji obcowania z bliskimi.
Mam nadzieję, że Państwo będą mieli wspaniały statut, że ta współpraca pomiędzy Państwem, Urzędem będzie taka jak dotychczas. Ta sama dotyczy Państwa, z którymi do tej pory współpracowałam. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę to my powinniśmy podziękować pani prawnik. Ja sądziłem, że 28 akurat będziemy mieli tę możliwość i byśmy byli przygotowani. Takiego podziękowania już. Natomiast... przepraszam bardzo, wyrwałam się, ale nie sądziłam, że będziemy się jeszcze... Tak, 28 mamy sesję. Natomiast... A to już po święta, życzenia świąteczne się zgodzą. Najwyżej dotrzemy z podziękowaniem, jak pani za nas nie będzie mogła. No tak się składa, że pani prawnik kończy współpracę z tego względu, że sprawcą jestem oczywiście ja. Ja tutaj jednoznacznie mówię, podejmujemy współpracę z kancelarią prawną inną, ale chcę Państwu powiedzieć, zmiany, które następują, to pani prawnik przyjmuje jak najbardziej logicznie, bo no tego wymaga jakaś zmiana tak naprawdę. Na tym te zmiany polegają i ja bardzo dziękuję i to jest postawa pani prawnik wzorem dla nas wszystkich. Jeżeli można, szanowni Państwo, tak, moja umowa się kończy w grudniu i to jest logiczne, jeżeli jest zmiana na stanowisku kierującego urzędem. Ten kierujący urzędem chociażby po to, żeby mieć ogląd w sytuację i zorientować się, jak wygląda sprawa, jak wygląda taki audyt wewnętrzny funkcjonowania urzędu, powinien mieć prawnika zewnętrznego, który no, mu to powie. Także tak jak najbardziej w pełni współpracy i w pełni zgody się rozstajemy. Jeżeli Państwo będą chcieli w jakiś sposób, czy w tych sprawach, które prowadziłam, czy skontaktować się ze mną, u pana Przemysława tutaj zostawię swoje wizytówki. Jeżeli będzie potrzeba ze mną kontaktu, to proszę bardzo. Moi drodzy, chciałbym podziękować pani prawnicy w imieniu własnym oraz prezydium i wszystkich radnych. Złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt bożonarodzeniowych, radości z narodzenia Dzieciątka Jezus, szczęśliwego nowego roku, spełnienia planów prywatnych i zawodowych. No i ten przyszły rok, żeby nie był gorszy i mam nadzieję, że będzie pani prawnik odwracała naszą miną i minę, bo takie pytanie, ile lat pani obsługiwała? 2013. 5. Tak, zaprosimy 28 i bylibyśmy naprawdę niezmiernie radzi, gdyby pani prawnik do nas przyjechała jeszcze. A tutaj taki mały, drobny, taki wystrzałowy prezencik. Tak, papówka. Moi drodzy, przechodzimy do dalszego punktu, mianowicie punkt numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Iłowie. I tu prosiłbym sekretarza o wyjaśnienie tematu, ponieważ już ta uchwała była podejmowana też poprzez poprzednią radę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, tak jak pamiętacie, też pod koniec kadencji 2014-2018 nadawała Rada nazwę parkowi, który tworzy się za chodnikiem, Państwo wiedzą, gdzie między halą a ulicą Strażacką. Przepraszam. No i to jest znowu sprawka Biura Wojewody. Panie z Biura Wojewody stwierdziły, że park stulecia odzyskania niepodległości to wszystko z wielkiej litery i teraz tak jest, oprócz tego stu myśliklecia, prawda, no bo to zasady gramatyczne o tym mówią, natomiast odzyskania niepodległości jest z wielkiej,
I w paragrafie drugim państwo, jeżeli ci, co byli w Radzie, pamiętają, że tam był zapis, który mówił o tym, że uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Natomiast pani w nadzorze prawnym wojewody stwierdziła, że jednak ją trzeba opublikować. No i w paragrafie drugim mamy: uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I to są jedyne dwie zmiany, no też techniczne, no ale musimy po prostu je przeprowadzić. Czyli jak rozumiem, natury kosmetycznej, technicznej, czy to nie wpływa? Nie wpływa całkowicie na uchwałę, która była podejmowana poprzednio, taka była. Tutaj państwo macie jeszcze do tej uchwały dołożony taki graficzny obrazek, to jest zrobione z geoportalu, zaznaczyłem nie na niebiesko, gdzie jest ten park, żeby też panie w biurze wojewody wiedziały, bo to są współrzędne koordynaty tego parku, więc mam nadzieję, że będzie ok. Chyba że znowu inna pani weźmie i stwierdzi jednak, że ona nie jest do publikacji, no ale no, mam nadzieję, że nie. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Dziękuję bardzo. No dobrze, otwieram dyskusję w tym temacie. Czy są jakieś pytania od koleżanek, kolegów radnych? Nie ma? Kolego Arku, działa ten system? Włączone wszystkie mają? Zobaczymy. Czy włączone wszystkie tapety? Dobrze, głosujemy w sposób tradycyjny. I tak, i tak. Kto jest koleżanek kolegów radnych za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała. Jak działa, to jest szybko, tak? Mianowicie punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wynagrodzenia wójta gminy Giłów. Tak więc prosiłbym o ciszę, bo tu wchodzi w grę Kasiura. Tak więc posłuchajmy, ile wójt będzie zarabiał. I dlaczego tak dużo, panie wójcie? Bo za mało. To teraz prosiłbym na temat wynagrodzenia pana wójta, panią skarbnik. Jakie to części składowe, podstawa, proszę to wyjaśnić. Szanowni państwo, przygotowany projekt przedstawia paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne wójta gminy Giłów w kwocie 909,860 brutto, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze 4,500 zł, dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, to jest kwota 900 zł, oraz dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli kwota 2560 zł. Paragraf 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Iłów z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Iłów. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Iłów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 22 listopada 2018 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Kolega Kąc. Chciałbym zapytać, bo moją wątpliwość budzi paragraf 4, mianowicie czy jest to zgodne z prawem, że uchwała może wejść wstecznie, z datą wsteczną? Proszę bardzo, pani skarbnik. Tak, szanowni państwo, z datą wsteczną, uwagi od momentu ślubowania, czyli od 22 listopada. I tak jak przyjrzycie państwo inne uchwały, to też również one wyglądają w taki sposób i takie są zapisane. Jeszcze tylko dopowiem, jak państwo pamiętacie, nie było punktu w programie pierwszej sesji ustalenie wynagrodzenia wójta, bo pierwszą sesję zwoływał komisarz wyborczy i tam tak naprawdę był tylko wybór przewodniczącego. Rozszerzyliście to państwo wybór dwóch wiceprzewodniczących, także wybraliśmy przewodniczącego i dwóch wice.
No, a wójt rozpoczyna pracę od momentu złożenia ślubowania i dlatego 22 po prostu trzeba wyrównać za te dni w listopadzie i razem z wynagrodzeniem grudniowym trzeba wypłacić. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Pani Dorota Brewna. Tylko takie pytanie o widełki, żeby była jasna sytuacja dla wszystkich. Jakie są widełki wynagrodzenia WIP? Znaczy tak, jak pamiętacie państwo, znaczy chodzi, ja tylko, bo nie pamiętam tego wszystkiego, powiem tylko o wynagrodzenie zasadnicze. Zasadnicze. To jest między 3200 a 4700. 3400, 4700, tak. Natomiast trzeba zaznaczyć i podchodzić do wszystkiego z rozsądkiem i tak pragmatycznie, myślę, no bo wynagrodzenie te GUS-owskie, które tam GUS ogłasza co kwartał, czy co miesiąc, jeśli pamiętam, to jest około 4800 zł brutto. Mówię, w przedsiębiorstwach i we wszystkich tych instytucjach samorządowych i rządowych, więc taką mamy średnią w kraju, no więc czy dobrze to, że się tam obniża w samorządach, to nie wiem, do każdego jest opinia, ja uważam, że nie. No więc to wynagrodzenie zostało tak ustalone i myślę, że ono jest adekwatne. Dziękuję bardzo. Dobrze, a tak teraz, bo już ciśnienia mamy podaną kwotę brutto, czyli netto. To można łatwo obliczyć, drodzy państwo, kwotę brutto robimy razy 0,7, bo mniej więcej 30% odchodzi na ZUS-y, podatki chorobowe, zdrowotne i tak dalej, więc to wychodzi 6900 zł. To dziękuję za informację. A jeszcze jedno pytanie, kto podpisuje stosunek pracy z wójtem? Stosunek z pracy z wójt jest z wyboru, tak? Wójt otrzymał na pierwszej sesji, jak państwo pamiętacie, zaświadczenie o wyborze i wójt, to jest jego stosunek pracy, do tego uchwała o wynagrodzeniu. Która wchodzi z dniem podjęcia i jak w paragrafie trzecim napisane, ono i tą uchwałę powierza się przewodniczącemu Rady Gminy i wów, a nie jak zwykle wójtowi. Czyli rada tutaj jakby przewodniczącego mocuje do tego, że to wynagrodzenie ma być takie, a nie inne. Dziękuję. No dobra, dziękuję bardzo. Panie wójcie, po sesji proponuję tak spotkać się, porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dobrze. Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Poddaję pod głosowanie tą uchwałę. No, ale idziemy. Jest. Teraz czekamy, aż zadziała. Nie, głosujemy. Dobrze, kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę, panie wójcie. Przewodniczący stwierdza, że uchwała przeszła. Tak jest. Wierzą, że uchwała przeszła. Bo ja nie patrzyłem na to. Jednogłośnie, panie wójcie. Dlatego bardzo dziękuję. Ja chcę państwu powiedzieć, wyjaśnić, bo tutaj padły informacje o widełkach. Natomiast akurat tak się składa, że wójtom na przestrzeni od czerwca zresztą, prawda, obniżono, bo widełki były do 5900, prawda? I ja pierwszą rozmowę o wynagrodzeniu podjąłem z panem przewodniczącym. Po lekturze w prasie wynagrodzenia wójta w Rybnie i jestem przekonany, że to tak czy inaczej jest niższy wskaźnik niż w innych miejscowościach. A gmina Jiłów jest w stosunku do Rybna troszkę większą gminą, więc nie mam tutaj wyrzutów sumienia. Tym bardziej, że państwo usłyszeliście też netto. Ja pisałem w swoich materiałach
że wójt nie musi mieć w takiej gminie najwyższego wynagrodzenia i cały czas jestem przy tym. Padło tam kiedyś takie stwierdzenie, że ja mam takie wysokie jako dyrektor szkoły najwyższe wynagrodzenie, ale to, co w tej chwili zostało uchwalone i przed regulacją, ja też uważam, że akurat te regulacje, gdyby obejmowały wszystkich, to być może tak, natomiast jeżeli obejmują tylko wójtów, to nie do końca uważam, zostało wykonane zadanie, to ja zapewniam Państwa, że ta średnia, która jest w tej chwili uchwalona, zawsze myślałem między średnią wójta, a poprzednią, między średnią, między wynagrodzeniem wójta, a tym moim, o którym było mówione, że to nie wiadomo jakie, to zapewniam, że to wynagrodzenie moje rzeczywiście zostało podwyższone, ale niekoniecznie do średniej między jednym a drugim wynagrodzeniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. W międzyczasie przybył do nas, chciałbym przywitać księdza proboszcza Zbierzyc, księdza Rafała. I proszę w tym temacie sekretarz. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado, szanowni państwo. Jak zacząć generalnie, no ale trzeba zacząć, no bo będzie drożeją śmieci. Mieliśmy przetarg 10 grudnia, otworzyliśmy ofertę, płynęła tylko jedna oferta, firma Enedis, czyli ta firma, która do tej pory zajmuje się odbiorem śmieci z terenu naszej gminy. To jest Enedis Surowce S.A. oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Przetarg był ogłoszony na rok, czyli drodzy państwo, ubiegły przetarg, który mieliśmy, obejmował 2 lata. Teraz mamy tylko na rok. Kwota netto, jaką złożyła firma, kwota netto to jest 727 480 zł. Natomiast jeżeli dodamy do tego jeszcze VAT jest 8%, to jest 785 678 zł 40 groszy. Co to znaczy? Czyli 785 678 zł i 40 groszy gmina Iłów przez 2019 rok musi zapłacić firmie za odbiór odpadów komunalnych. No i teraz, żebyśmy my mogli zapłacić jako gmina, no my wszyscy, prawda, no, ale urząd, żeby mógł zapłacić tej firmie, no to musi zebrać od mieszkańców. Bo płacimy w systemie co kwartał, czyli 4 razy do roku Enedis Surowce składa nam fakturę, no i faktura musi być zapłacona. No i teraz po przeliczeniu przez księgowość, przez panią skarbnik, wyliczono, że żeby uzyskać tą kwotę od mieszkańców, to śmieci segregowane od mieszkańca na miesiąc muszą kosztować 13 zł. 13 zł od mieszkańca. Przypominam, było 8,50. 47% podwyżki. Prawie 50%. Takie są realia. 13 zł od mieszkańca za śmieci segregowane. Natomiast jeżeli ktoś nie chce segregować, to ta kwota urasta do 25 zł. 25 zł za śmieci niesegregowane od mieszkańca. Podwyżka duża, natomiast szczerze, bałem się, że będzie jeszcze gorzej, bo w gminach sąsiednich wygląda to jeszcze gorzej. Na przykład Słubice, na przykład Łąck, Saniki i tak dalej. W ogóle Związek Gmin Rejonu Polskiego to jeszcze gorzej. Drodzy państwo, każdy sobie może sam odpowiedzieć, dlaczego to drożeje. No drożeje, bo
koszty pracy drożeją. Najniższa krajowa po 1 stycznia to 2250. Drożeje, bo paliwo drożeje. Proszę o ciszę. Ale tak najbardziej drożeje, drodzy Państwo, dlatego, że wysypiska śmieci drastycznie podwyższają ceny za wyrzucenie odpadów na wysypisku. Czyli jak na przykład jeszcze 2 czy 3 lata temu śmieciarka wjeżdżając na wysypisko płaciła 80 zł, no to teraz jest 240, a będzie jeszcze drożej. To jest raz, dwa, bardzo drożeją opłaty środowiskowe wszelkiego rodzaju. W Urzędzie Marszałkowskim i tak dalej, i tak dalej. Koszty pracy, to już mówiłem, paliwo, ono raz drożeje, raz tanieje, natomiast jeżeli by spojrzeć na taką krzywą, no to cały czas jest wzrost. No i inne sprawy, w ogóle ceny energii jako takiej. No więc, drodzy Państwo, tak ustaliliśmy, 13 zł od osoby za śmieci segregowane miesięcznie. No więc krótko mówiąc, rodzina czteroosobowa, która... Proszę o ciszę, moi drodzy, bo dotyczy nas temat wszystkich, którzy tu siedzieli, jesteśmy na sali. No niestety tak, wszystkich. Czyli rodzina czteroosobowa, która płaci co kwartał, no tak jak po sobie wyliczyłem, płaciłem 102 zł na kwartał, to teraz chyba zapłacę 150, czyli o 46, tak? Czyli o 156, czyli o 54 zł na kwartał więcej niż do tej pory. 54 razy 4 kwartały, 216 zł rocznie więcej. Niestety trzeba powiedzieć jasno o śmieci, to w wielu przypadkach koszt większy niż podatek od gruntów na przykład. Już teraz na pewno. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, 10 hektarów ziemi ornej, z tego powiedzmy jest opodatkowane, nie wiem, 6 hektarów, bo kolejne 4 to klasa 5 i 6, gdzie podatku nie ma, no to na pewno śmieci będą droższe niż opłata za, niż ten podatek. No i tyle. Ja tylko jeszcze mogę powiedzieć, drodzy Państwo, bo my jako Państwo, jako Rada już nie przyjmuje stawek za wodę. Dzisiaj Pan Wójt podpisywał dokumenty związane z ustaleniem taryf za wodę. To też nie będzie taniej. To Państwu mówię, tylko to już nie jest w gestii niestety Rady, tylko no, w gestii tego przedsiębiorstwa Wody Polskie, które ustala taryfy na 3 lata. W pierwszym roku ona jest niższa, ale nie niższa niż obowiązująca do tej pory. Później jest jeszcze wyższa ta kwota za wodę. No i później jest jeszcze wyższa ta kwota za wodę. I tak samo za śmieci. Dziękuję bardzo. W międzyczasie chciałbym powitać księdza proboszcza Krzysztofa, księdza proboszcza Brawi w Głowie. Bardzo serdecznie witam księdza proboszcza. Ja mam pytanie do sekretarza. Jak wygląda ściągalność opłat śmieciowych? Na jakim to jest poziomie? Czy są jakieś zadłużenie z tego tytułu? I czy są rodziny, czy gospodarstwa domowe, które notorycznie nie płacą? No więc zacznę od końca. Tak, są rodziny, które notorycznie nie płacą. Jest to około 200 rodzin, między 150 a 200 rodzin, które notorycznie nie płacą. Nie tylko za śmieci, ale za inne sprawy. Dobrze, a teraz pytanie takie jest. Czy jest weryfikowane, że na przykład rodzina jest 5, 6, 8 osobowa, a opłata jest od 4 osobowej, powiedzmy. Czy jest to jest w jakiś sposób weryfikowane? Jest to weryfikowane z ewidencją ludności, bo jeżeli człowiek umiera, prawda, no bo to jest normalne, naturalne, no to wiadomo, że właściciel nieruchomości musi przyjść i zmienić deklarację. To nie jest tak, że my to za niego zrobimy, tylko my możemy go poinformować, wezwać, żeby zmienił deklarację. I tak samo przed przypadku urodzenia się dziecka. No bo jeżeli się rodzi, to od razu musi płacić. Czyli jest ruch, że tak powiem, w tą i w tą stronę i cały czas to jest na bieżąco sprawdzane. Sprawa jest prosta, mamy ewidencję ludności w urzędzie, także tutaj nie ma jakichś, tutaj nic się nie ukryje. Jest to weryfikowane, na przykład, tylko że, drodzy Państwo, my płacimy nie za zameldowanych, tylko płacimy, osoby zamieszkałe płacą. Może się zdarzyć tak, że na przykład w nieruchomości ktoś mówi, że mieszkają 4 osoby, tak? Bo 4 są zameldowane, a faktycznie mieszka 6 i 2 są niezgłoszone. Natomiast
mieszkają, no bo ktoś mówi, a one tylko tutaj przyjeżdżają, bo pracują w Warszawie i przyjeżdżają, nocują, ale przyjeżdżają, nocują, czyli jeżeli nocują, to produkują śmieci tutaj, a nie w Warszawie. No w Warszawie może też gdzieś tam w biurze produkują, natomiast mieszkają tutaj. No walczymy z tym, natomiast no wiadomo, ludzie chcą płacić jak najmniej, to jest naturalne. No dobrze, zadłużenie z tego tytułu... Jest coraz lepiej, za 18 rok to jest około 30 tysięcy złotych. Za 18 rok. Natomiast lata wcześniejsze są wszelkie możliwe formy, jakie istnieją, łącznie z urzędem skarbowym jest ta ściągalność i z komornikiem. Natomiast to wynika jakby z tego, że te 150 rodzin po prostu, no są problemy z tym, żeby płaciły. Zobaczymy, co się wydarzy dalej, bo ta kwota będzie wyższa. Dziękuję, proszę bardzo. Szanowni radni, szanowni państwo, jeżeli chodzi o przetarg na wywóz śmieci, odpadów, to ja zastanawiałem się nad tym na początek, dlaczego tylko jedna firma przystąpiła. I rzeczywiście, tym bardziej, że ten wzrost nastąpił znacznie. Oczywiście pytałem sąsiadów i nawet gdy była odpowiedź sąsiedztwa czy ze Słubic, to do przetargu przystąpiły dwie firmy. Ale śmieci, to co u nas jest 13, tam jest 15. I gdzie byśmy nie pytali, tam te wartości są wyższe. Chyba że państwo macie inne informacje, bo wiadomo, że do wszystkich nie docieramy. Jest to oczywiście problem, bo jest to podwyżka. Natomiast no takie są realia. Proszę zwrócić uwagę, tu pani prawnik wymieniła słowo audyt, prawda? Oczywiście ja mam na uwadze przeprowadzanie, oczywiście nie jakiś tam od razu, prawda, tylko w ciągu rozłożonych w latach audytów i być może zamówienia publiczne byłyby, załóżmy, na początek. Natomiast to nie zmienia w tym momencie, jeżeli chodzi o cenę śmieci, cenę za wywóz odpadu. Natomiast chcę się ustosunkować do zaległości. Jeżeli 30 tysięcy, a to jest 780, tak dobrze, 780, no to nie jest to ogromny odsetek. Ja oczywiście podpisuję tytuły wykonawcze w stosunku do osób, które zalegają i zdarzyło się, że jedna rodzina przyszła na negocjacje i o to chodzi, żeby te negocjacje podejmować, bo może zdarzyć się, że to w stosunku do osób, które już w zasadzie wycofały się. Wczoraj mieliśmy takie szkolenie, prawda, o zagrożeniu, myślę, zagrożeniu, jeżeli chodzi o wykluczenie społeczne i warto będzie nad tym problemem popracować. To duże wspólne zadanie jest, to nie tylko jest kwestia napisania dokumentu, prawda, i stwierdzeniu, że jest zaległość. Natomiast jednoznacznie warto o tym porozmawiać, bo pewne umorzenia można w czasie dokonać, jeżeli one są uzasadnione. Ja tylko pobieżnie spojrzałem na umorzenia i tak sobie myślę, że rezerwa dla tych osób
byłaby te 30 tysięcy, nie jest wielką kwotą. Jeżeli ktoś nie płaci, bo nie chce. I musimy rozstrzygnąć, czy nie płaci, bo nie chce, czy nie płaci, bo nie może. I w tym kierunku oczywiście będziemy pracować. Jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i na samorządach spoczywają również w tym zakresie pewne obowiązki. Jeżeli chodzi o wodę, to chcę jeszcze powiedzieć, że ta korespondencja w sprawie stawek wody to już trwa, ona się w tej chwili przeciąga. Ja oczywiście podpisuję dokumenty, by pełen dokument trafił do Wód Polskich, prawda, które ustalają stawkę wody, ale z powietrza nie ustalają. One ustalają na podstawie pewnych doświadczeń wcześniejszych, a ja o tych doświadczeniach nie opowiem Państwu w tej chwili. Jeżeli będzie, bo będzie pracownik, prawda, to w interpelacjach, zapytaniach być może do tego można będzie szczegółowo wrócić. Jeżeli będą oczywiście pytania. Dziękuję bardzo. To są rzeczy dość skomplikowane i tych rzeczy trzeba się nauczyć. Pracownik o tym powie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pytania są od koleżanek i kolegów radnych w tym temacie? To macie świdział. Nie ma, dziękuję. Poddaję tą uchwałę pod głosowanie. Kto jest za z koleżanek i kolegów radnych? Proszę o podniesienie ręki. Nie walczałem, nie walczałem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana, przyjęta przez Radę Gminy. Przechodzimy do następnego punktu. Mianowicie punktu numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. I tu bym prosił o głos panią Karolewską o przybliżenie problematyki w tym temacie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałabym przedstawić dwa projekty uchwał, które są niezbędne w sprawie dożywiania, które są niezbędne w celu pozyskania środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednym projektem z uchwał jest uchwała w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Taki program w ogóle wcześniej obowiązywał na lata 2014-2020, ale został ten program przerwany i jest wprowadzany na 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2018, pozycja 995 oraz na podstawie artykułu 17 ust. 2 punkt 4 artykułu 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, Dziennik Ustaw 2018, pozycja 1508, w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Monitor Polski z 2018, pozycja 1007, Rada Gminy Miłowie uchwala, co następuje. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, stanowiące załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Traci moc uchwała nr 233/42/42 2014 Rady Gminy Miłowie z dnia 14 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania, pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. Nie czytaj, bo mamy to wszystko jako radni. Zapoznali się radni, bo było tak ustalone, że nie czytamy uchwał. Powiedzmy, bo radny ma obowiązek zapoznać się z uchwałą w domu wcześniej. Tylko to właśnie, z jakiego powodu jest zmiana tej uchwały? Może tak pokrótce pani przedstawi i byśmy przechodzili do głosu. To znaczy, jest zmiana lat. Tamte lata obowiązywały 2014-2020. Już nie będzie, tylko 2019-2023. I tu jest wsparcie dla dzieci i rodzin w szkole. I tu jest kryterium, tu głównie chodzi w tej uchwale o podwyższenie kryterium ze 100%, która uprawnia osoby z pomocy społecznej do podwyższenia kryterium do 150%. I tak, w rodzinie kryterium dla osób w rodzinie wynosi 528, w wyniku 150% wynosiłoby 1056 zł. W przypadku osób samotnych 701 na 1406 zł. I to jest głównie jeszcze, żeby w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, gdy uczeń szkoły albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa właśnie w tym kryterium jest powyżej, wyraża chęć zjedzenia posiłku, wtedy dyrektor szkoły na wniosek tego ucznia czy tamte może zgłosić osobę do ośrodka pomocy, żeby objąć pomocą. Z tym, że liczba dzieci i uczniów, która ma być udzielona pomoc w wyżej wymieniony sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywialnych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych, z wyłączeniem września, gdy poprzedni miesiąc przyjmuje się czerwiec. To głównie chodzi właśnie o to, żeby dyrektorzy szkół mogli zgłosić tych uczniów 20%. No tylko to jest uzależnione, ile osób jest dożywianych też. No dobrze, to dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Pytania od strony koleżanek, kolegów radnych w tym temacie? Otwieram dyskusję. Nie ma pytań? Kolega Arku, działa ten? Spróbujemy? Chciałbym, żebyśmy to spróbowali, tak. Dobrze, no to czekamy na włączenie. Proszę włączyć. Proszę wszyscy, żeby mieli tam aktywne. Tak, proszę włączyć. Dobre, ty. Jest wszędzie aktywny? Jest? Dobra, próbuję. Jest. Chyba czy wszyscy mają? Mają wszyscy? Mają wszyscy. Dobrze, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dotknięcie tabletu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu, mianowicie punkt numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznania i zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania wsparcia w postaci posiłku, dowozu posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. I ten temat też jest do pani Karolewskiej. To znaczy, ta uchwała też jest niezbędna do pozyskania takich środków z budżetu państwa w wysokości 40% ogólnych wydatków. I tu jest też, że przyjmuje się te kryterium 150%, nie 100%, tylko 150% dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole. Praktycznie to jest ta sama uchwała, tylko na inne lata. Dużo się nie zmieniło.
zmieniło. I też to jest niezbędne, że odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania do tych osób powyżej, inaczej do 150%. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję w tym temacie. Po prostu środki, w tym roku pozyskaliśmy 93 400. Czy są pytania? Nie ma. To prosiłbym o przegłosowanie. Moment. Wszyscy włączone? Zaraz wyjdzie. I proszę potwierdzić, bo jedna osoba wcześniej nie potwierdziła. Jest. Jest, mamy. Dobrze, czy wszyscy mają na tableta? Dobrze, to jest ostatnie głosowanie. Dzisiaj. Proszę o... Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Dotknięcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przegłosowana przez Radę Gminy. Przechodzimy do punktu 11. Informacja wójta gminy z działalności do ostatniego posiedzenia sesji. Panie wójcie, jeżeli mogę, w tym temacie, w tym punkcie, ja bym wcześniej odczytał pewne stanowiska. Wcześniej to wójt może się odnieść. Moi drodzy, proszę o chwilę ciszy. Bardzo ważna sprawa odnośnie, ta sprawa dotyczy naszej koleżanki radnej powiatowej, pani Anety Rozkosz. Mianowicie w terenie były takie głosy, że Mazowiecka Izba Rolnicza, Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej, no nic nie robi w tym temacie. To jest nieprawdą. Ona jest członkiem Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, jestem przewodniczącym. Mianowicie zajęliśmy stanowisko, to stanowisko zostało wysłane do dyrekcji Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i mamy odpowiedź. Ja może odczytam stanowisko Izb Rolniczych i odpowiedź. Pan Sławomir Piotrowski, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Mazowiecka Izba Rolnicza w związku z licznymi sygnałami od rolników zwraca się z uprzejmą prośbą o przywrócenie pani Anety Rozkosz do pracy na terenie gminy Iłów, gdzie była wieloletnim doradcą rolnym. Pani Aneta Rozkosz to osoba powszechnie znana wśród lokalnej społeczności, doskonale znająca realia i problemy miejscowego rolnictwa. Wyróżniająca się przede wszystkim zaangażowaniem, posiadająca umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów i posiadająca łatwość w nawiązywaniu relacji z rolnikami i współpracownikami. Rolnicy korzystający z usług świadczących przez panią Anetę Rozkosz przez brak jej zatrudnienia na terenie gminy Iłów obawiają się, że utracą profesjonalną pomoc doradczą w podejmowaniu decyzji gospodarczych i wprowadzonych w gospodarstwach rolnych. Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej jest przekonany, że pani Aneta Rozkosz byłaby tak samo cennym pracownikiem i doskonale sprawdziłaby się na stanowisku doradcy rolnego pracując w Piastowie. Ale ze względu na zapewnienie ciągłości świadczonych usług dla gospodarstw w zakresie doradztwa rolniczego popieramy stanowisko rolników z terenu gminy Iłów. Mając powyższe na uwadze, wnosimy o zmianę decyzji w przedmiotowej sprawie. Tu od razu wyjaśnię, dlaczego w Piastowie. Dlatego, że pani Aneta Rozkosz została skierowana przez dyrekcję do pracy w Piastowie. Na dojazd. Zaznaczam, że to jest zgodnie z umową o pracę, zgodnie z regulaminem i statutem, który reguluje te sprawy firmy, jaką jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. I to stanowisko podpisał prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz. Ponieważ w Izbach Rolniczych jest tak, że stanowisko, jakie by nie było rady, jest skierowane na zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej i pod tym podpisuje się prezes. Tak więc to jest nasze stanowisko jako Rady Powiatowej, podpisał się pod tym prezes Wiktor Szmulewicz. I otrzymaliśmy odpowiedź. Pan Wiktor Szmulewicz, prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Szanowny Panie Prezesie, odnosząc się do Pana pisma z dnia 24 września 2018 roku, otrzymanego 4 października 2018 roku, chcę poinformować, że podstawą moich działań dotyczących Pani Anety Rozkosz był przepis, i tu jest artykuł Kodeksu Pracy. Przepis ten pozwala pracodawcy w przypadkach uzasadnionych jego potrzebami powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Skoro zatem skorzystałem z takiej możliwości, to znaczy, że przeanalizowałem wszystkie okoliczności sprawy, a w tym także uwarunkowania związane z relacjami pomiędzy panią Anetą Rozkosz i rolnikami oraz potrzebami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Z pewnym zaskoczeniem przyjąłem podnoszony przez pana argument o obawach rolników utracenia profesjonalnej pomocy doradczej w podejmowaniu decyzji gospodarczych prowadzonej w gospodarstwach rolnych. W związku z czasową zmianą miejsca pracy pani Anety Rozkosz, zaskoczenie moje związane jest z brakiem informacji od rolników gminy Iłów o jakichś szczególnych relacjach łączących ich z panią Anetą Rozkosz czy oceną nowego doradztwa. Przed podjęciem decyzji o okresowej zmianie miejsca świadczenia pani Anety Rozkosz uwzględniłem bowiem także tę przesłankę. Mogę zapewnić pana i tym samym zarząd izby o pełnym profesjonalizmie, zdolności szybkiego rozwiązywania problemów i łatwości nawiązania kontaktu z rolnikami przez osobę czasowo zastępującą panią Anetę Rozkosz na terenie gminy Iłów. Nie byłbym zdziwiony, gdyby zaczęły docierać do mnie postulaty o utrzymaniu tej zmiany. Z poważaniem dyrektor Sławomir Piotrowski. Tak więc jest pytanie, jest odpowiedź. Tak więc czułem się w obowiązku odczytać tutaj na forum Rady Gminy Iłów tej informacji. Proszę panu. Anety Rozkosz nie ma tutaj, a ja tak myślę, że przyjęliśmy informację, natomiast najlepiej się dyskutuje w obecności według mnie. Ja na ten temat się wypowiadałem, czy nie starania, ale to wymaga cokolwiek analizy struktury urzędu, a to jest przed nami. Nie ma wątpliwości, że doradztwo jest potrzebne i takie starania o to będziemy czynić. Tutaj to nie ma najmniejszej wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o sprawozdanie z okresu od poprzedniej sesji, czyli 29 listopada 2018 roku, to 30 listopada przekazałem informację dyrektorom szkół o możliwości pozyskiwania grantów szkoleniowych z Ministerstwa Cyfryzacji oraz wdrożenia M-legitymacji. Chcę powiedzieć więcej z pracownikiem, panem Arkadiuszem Stańczakiem. Już próbujemy szczegółowo informacje przekazać do propozycje grantów na szkolenia. Nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem, chyba dobrze. W każdym bądź razie szkoły na pewno będą zainteresowane pozyskaniem grantów, tym bardziej, że 40% z grantu można przeznaczyć na zakup środków, na zakup sprzętu, który po prostu później pozostanie. I z urzędu myślę, że będzie pan Arkadiusz Stańczak koordynował i przez urząd wniosek się składa. 2 grudnia uczestniczyłem w akcji Caritasu w Ładach Polska Pomaga. Włączyłem media słuchacze w akcję pomocy
chodzi o znaną rodzinę państwa Koziaków, rodzinę poszkodowaną w pożarze. Państwo znacie ten problem. Chciałem tutaj podziękować inicjatorce tego, tej pomocy, pani Wiesławie Ziętala. I myślę, że ta pomoc przyczyni się do tego, że w odpowiednim czasie państwo ten dom odbudują. Chcę powiedzieć, że córki pana Ambroziaka są zatrudnione przez gminę już w tej chwili i jeszcze przez pewien okres będziemy myśleli o tym, jak ustabilizować. Bo niewątpliwie przedłużymy to zatrudnienie. 3 grudnia spotkałem się z panią dyrektor przedszkola w Iłowie, w międzyczasie też z panem dyrektorem Grabarkiem, który nadzoruje przedszkole w Brzozowie, i wyraziłem w stosunku do pani dyrektor przedszkola w Iłowie zgodę na przedłużenie pracy przedszkola o pół godziny według potrzeb. Przekazałem też informację, bo przed nami jest rekrutacja na następny rok, by rekrutować do przedszkola na przyszły rok szkolny bez ograniczeń. Żebyśmy orientowali się, ile dzieci jest zainteresowanych opieką przedszkolną. 4 grudnia odbyłem naradę wspólną z wójtem gminy Słubice i wykonawcami projektu OZE, odnawialnych źródeł energii. Jak wiecie państwo, ten projekt miał być skończony 21 grudnia, jest przedłużony, jest finansowany, bo teraz spłynęła transza. Są zgłoszenia na wykonanie, niestaranne wykonanie, tak to nazwę, w niektórych przypadkach. Interweniujemy, próbujemy, by firma poprawiła. Bardzo ważna uroczystość odbyła się 6 grudnia w Mikołajki, bo to jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i wręczaliśmy medale 12 parom. Gołz wręczył również upominki. To w naszym środowisku par z 50-letnim pożyciem jest więcej niż 12. Czyli dobrze się żyje w Mieju. 6 grudnia też uczestniczyłem w 9 zebraniu organizacji pozarządowych powiatu Skarczewskiego. Dalej 7 w spotkaniu opłatkowym Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 12 grudnia odbyłem spotkanie z zarządem Unii IUF. Unia złożyła wniosek do wójta i rady gminy o zwiększenie środków o kwotę 15 tysięcy w budżecie na 2019 rok. Mogę powiedzieć tak, że będziemy niewątpliwie, piłkarze będą grać. Natomiast będziemy szukali oszczędności. Być może więcej uda się pozyskać ze sponsoringu. Na dzień dzisiejszy to taka jest odpowiedź, zresztą taką od razu przekazałem. 12 grudnia też uczestniczyłem w zebraniu zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem. Natomiast 13 grudnia utrzymałem współpracę na dotychczasowych warunkach z mediami sochaczewskimi.
to jest Radio Sochaczew Ekopowiatu. To jest umowa, tak czy inaczej, ona trwa na czas nieokreślony. Natomiast podpisałem umowę na tych samych warunkach z Ekspresem Sochaczewskim. 14 grudnia uczestniczyłem w zebraniu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. To są dwie organizacje pozarządowe, z którymi gmina utrzymuje współpracę od bardzo dawna i to z dużym pożytkiem. Wiaty, które powstają na trasach rowerowych, myślę, że Państwo zauważyliście. I nie tylko. Grudnia, czyli w poniedziałek ostatni, uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w starostwie Sochaczew. Tutaj chcę powiedzieć i wypowie się pracownik, pan Wojciech Kudarewko, bo trwają konsultacje w sprawie przeniesienia posiadania. Chodzi o drogę Henryków, o którą pytał radny. I my staramy się tę sprawę uporządkować. No myślę, że według porozumienia ze starostwem. Wczoraj uczestniczyłem w szkoleniu wspieranym przez Ministerstwo Sprawiedliwości profilaktyka przeciwdziałania przestępstw. To szkolenie skierowane do zespołu interdyscyplinarnego, cały zespół z Iłowa wziął udział w tym szkoleniu. Szkolenie było bezpłatne, trzeba było o nie zabiegać. Stąd też na prośbę pana posła Małeckiego, który zabiegał, zarezerwował nam to szkolenie. W ostateczności zobowiązałem się zaprosić przedstawiciela sąsiednich gmin. Z Młodzieszyna przedstawiciel uczestniczył, z Rybra nie mógł uczestniczyć. Prosiłbym teraz o uzupełnienie mojej wypowiedzi. Tak, pana Wojciecha Kudarewki. Szanowni Państwo, tutaj wypowa Wójcika Zbrodnego. Uzupełniając wypowiedź wójta gminy Iłów odnośnie postępu, że tak się wyrażę, rozmów na temat formalnego przeniesienia posiadania samoistnego działki gruntu nr 12 przez 1 w Giżycach. Więc tak, zaproponowaliśmy porozumienie, czyli umowę przeniesienia posiadania. Tę umowę pan wójt skonsultował w starostwie, również ja konsultowałem w powiatowym zarządzie dróg w Sochaczewie. Pojawiły się pewne, można powiedzieć, obiekcje co do w ogóle faktu takiej umowy, jak to określił prawnik ze starostwa, że posiadanie to ma się w głowie, nie na dokumencie. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję z panem wójtem, iż zrobimy to trochę inaczej. Złożyliśmy przedwczoraj wniosek o zmianę danych ewidencyjnych bezpośrednio do katastru w Sochaczewie, czyli do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. No i jestem przekonany na 90%, 10% pozostawienie wolności, że wniosek będzie skuteczny. Jak tylko formalnie ta sprawa zostanie załatwiona, to wójt poinformuje, tak? Czy też osobiście, czy też przeze mnie. Ale w każdym bądź razie tutaj radny Paweł, prace na ten temat trwają, tak? Czy jakieś pytania do mnie są w związku? Nie, jeszcze inne. No dobrze, jeszcze jedna kwestia jest, która muszę podejść, wziąć dokumenty. To znaczy tak, w toku, że tak się wyrażę, po prostu pracy w urzędzie pojawiła się informacja w przedmiocie zbycia przez gminę Iłów nieruchomości w Iłowie. Tę mapkę, którą Państwu dałem, no to chciałbym, żebyście Państwo ją wzięli, przeanalizowali, tak? Przymierzyć, tak? Prezydium nie dostało. To przepraszam. Tak. 12 października bieżącego roku wójt gminy Iłów
stanął z aktu notarialnego z nabywcą nieruchomości, którym jest właściciel domu weselnego w Iłowie. Akt notarialny został sporządzony, tym samym prawo własności tej nieruchomości zostało przeniesione na właściciela domu weselnego w Iłowie. Jest to działka wycieniona o numerze 107 na 11. Powierzchnia tej działki to jest 998 m kwadratowych. Cena, którą nabywca zapłacił, cena brutto, to jest 73 800 zł, tak? Taka cena została zapłacona. Znaczy wójt mnie prosił, żeby, znaczy z tego co ja rozmawiałem z panem wójtem, no uznałem, że wójt nie wiedział o tym, ale też z częścią radnych rozmawiałem, że też radni nie wiedzieli o tym, że własność została przeniesiona. No cóż, dzisiaj się państwo dowiedzieliście oficjalnie, ja tę informację państwu przekazuję i 12 października właścicielem działki nr 117 został właściciel domu weselnego w Iłowie. Pytanie do pana Wojtka, chciałbym na do radnych zeszłej kadencji. W ramach jakiej procedury ta działka została zbyta przez gminę, czy to był przetarg ograniczony, czy nieograniczony i czy to było gdzieś podane do informacji publicznej? Proszę go. Dobrze, już mówię. Otóż w kwietniu ubiegłego roku właściciel domu weselnego wystąpił z wnioskiem do wójta gminy Iłów o sprzedaż części nieruchomości znajdującej się w Iłowie. Argumentacją, której użył, to był no, brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej o profilu gastronomicznym. Tak? No, większość, część z was, czy ja uczestniczymy, tak? W różnych imprezach tam organizowanych, konsolacje, jakieś śluby, etc. I faktycznie był tam problem z parkingiem. Argumentacja, która po prostu, z którą się zwrócił właściciel, nabywca tak, tej nieruchomości, dotyczyła ważnej dla niego kwestii związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. I teraz odpowiadając na pytanie radnego. Otóż tak. Ta nieruchomość nie została sprzedana w przetargu. Została sprzedana w trybie bezprzetargowym. Bezprzetargowym, tak? Na powiększenie sąsiedniej nieruchomości. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują taki tryb, ale potrzebny jest wniosek. Urząd Gminy, czy też Wójt Gminy Iłów nie działa w tym zakresie z urzędu i nie zastanawia się, czy jest komuś coś potrzebne, czy nie. Właściciel, przedsiębiorca wystąpił do Gminy Iłów z wnioskiem w kwietniu bodajże, 27 kwietnia. W maju wójt udzielił mu odpowiedzi, że Rada Gminy i on wyrażają zgodę na sprzedaż tej nieruchomości. Część z państwa, która była radnymi w poprzedniej kadencji, się orientuje, że rozmawialiśmy nawet tutaj na tej sali, tak, na temat tej sprzedaży. I teraz chodzi o to, czy społeczeństwo wiedziało, tak? No wiedziało, tak? Ponieważ już mówię kiedy. Gmina Iłów, zanim przystąpi do zbycia nieruchomości, ma obowiązek prawny poinformowania wszystkich zainteresowanych o zamiarze zbycia nieruchomości. I to się robi w trybie artykułu 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości na sprzedaż. Wykazu nieruchomości na sprzedaż. Ja na chwilę odłożę mikrofon i zacytuję jak ten wykaz brzmiał. A więc tak. Zarządzeniem z 2 maja 2018, to jest zarządzenie numer 20/18 wójta gminy Iłów w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gminy Iłów przeznaczonych do zbycia. Tak? Taki wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tak, żeby każdy, kto ewentualnie będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia do sprzedaży, zgłosił te zastrzeżenia. Mało tego, ja przyjąłem taką praktykę w urzędzie, że ten wykaz wisi dłużej niż 21 dni. Z czego to wynika? A mówię się z tego, że przez okres 4 tygodni potencjalne podmioty, które mają roszczenia do gminy na przykład o prawo własności do tej nieruchomości, tak? Jakiś spadkobiercy właścicieli, etc., etc., mogą zgłaszać roszczenia. Zapewniam państwa, że żadne roszczenie nie zostało zgłoszone. Żadne, tak?
I teraz tabela, która została sporządzona do tego wykazu. Wykaz z maja powiadomił nas wszystkich o następującej rzeczy. Otóż w punkcie pierwszym gmina Iłów nosiła się z zamiarem zbycia nieruchomości o numerze 107/11, to jest podany numer księgi wieczystej, przeznaczenie studium, tak? No i forma sprzedaży. W kolumnie 8 w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działek 107/3 i 107/7. To są nieruchomości należące do właściciela domu weselnego. Cena za nieruchomość stanowiła kwotę netto 60 tysięcy złotych. I jak ta cena została ustalona? W oparciu o jej wartość nieruchomości. Natomiast wartość nieruchomości została ustalona operatem sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. I już Państwu mówię, wartość tej nieruchomości stanowiła kwotę, żeby tutaj nie pomylić, 58 300. Taka była wartość oszacowania, tak? Natomiast gmina Iłów ma taką praktykę, iż cenę ustala powyżej wartości nieruchomości. Więc jak Państwo sobie możecie łatwo policzyć, 58 300, a myśmy sprzedali tą nieruchomość za kwotę netto 60 000 zł, tak? Także tak to wyglądało w trybie bezprzetargowym. I teraz co to oznacza? To oznacza, że nabywca musiał sporządzić protokół z wójtem gminy Iłów. Taki protokół został sporządzony, zaakceptował cenę, zapłacił cenę, no i stał się właścicielem. Tytułem uzupełnienia chcę powiedzieć, bo też mogą być może pytania, iż były dwa terminy wskazane. Pierwszy termin 18 lipca na sporządzenie aktu notarialnego, na który stawił się wójt gminy Iłów w Kancelarii Notarialnej w Sochaczewie oraz nabywca. Jednak nabywca uznał, że z przyczyn osobistych on tej nieruchomości nie może kupić, ponieważ ma kłopoty finansowe. Tak stwierdził. Uzasadnił to oczywiście, tak? To nie wiem, czy Państwo się orientujecie, nabywca tej nieruchomości jest właścicielem stacji benzynowej w Brzozowie, tak? Na której od jakiegoś czasu nie jest prowadzona sprzedaż paliw, tak? Została wstrzymana sprzedaż, no ale we wrześniu ponowił, przeanalizował, tak jak twierdził, z tego ja dostałem informację od wójta, że jednak chce kupić tę nieruchomość, złożył podanie do wójta gminy Iłów, wójt gminy Iłów przywrócił termin do uznał za zasadne argumenty, tak? Nabywcy nieruchomości. No i 12 października stanął do aktu notarialnego, gdzie nabył tą nieruchomość. Więc na mapce macie Państwo zaznaczoną wycienieniem fragment gruntu, który został nabyty przez właściciela domu weselnego w Iłowie. Natomiast budynek tutaj, gdzie macie Państwo granicę dwóch działek, działki 107/9 i 107/10, to jest w dalszym ciągu grunt stanowiący własność gminy Iłów, tak? To tyle, panie wójcie, jeżeli chodzi o wyjaśnienie. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. To ja jeszcze chciałem dopytać odnośnie z tego, co zrozumiałem, gdzie się to zostało zbyte w trybie bezprzetargowym, nie musiało też być opublikowane w środkach typu jakaś gazeta lokalna, tak? No nie, tutaj akurat chcę powiedzieć, że zawsze jest zasada, że ten wykaz był opublikowany w Echu Powiatu na 100%. Mam w urzędzie gminy po prostu potwierdzenie, że to można sobie w archiwaliach znaleźć. Zasada jest taka, że każdy wykaz nieruchomości, każdy przetarg, który będzie gmina organizowała, podajemy do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych gminy, urzędu gminy, jak również w prasie lokalnej. Tak pan wójt przedstawił przed chwilą informację, że po pierwsze przedłuża współpracę z lokalnymi mediami, czyli z Echem Powiatu na dotychczasowych warunkach, czyli takie ogłoszenia będziemy zamieszczać nieodpłatnie. Po drugie, na podobnych warunkach wójt nawiązał współpracę z drugą lokalną gazetą, czyli z Ekspresem Sochaczewskim. Do tej pory w Ekspresie Sochaczewskim, jeśli mieliśmy zamieszczać ogłoszenia, one były płatne, to dość drogo kosztowało. Teraz rozumiem, że po prostu będziemy na podobnych warunkach, jak za to bezpłatne. To być może pan wójt. No dobrze, w porządku. Dziękuję. Dziękuję, że są pytania pani z kartki, poproszę. Ale później, pan wójt.
Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję, bo razem przedstawił Państwu, troszkę przybliżył również wszystkim procedurę, jaka się dzieje w urzędzie. Ja chcę powiedzieć, że na poprzedniej sesji mówiłem o przejmowaniu też gruntów, chodzi o drogę, i mówiłem, że nie będziemy ponosić kosztów związanych z aktem notarialnym. I muszę Państwu przekazać informację, że podjęliśmy jedno odstępstwo w tym momencie, ponieważ uzasadnił mieszkaniec, to dotyczy pieczy z kiłoskich, że jest chory, że uzgodnił cenę, prawda, z nabywcą działki i po prostu prosił nas o to, byśmy te koszty w drodze wyjątku wzięli jako urząd na siebie. To są koszty rzędu do 800 zł, bo również pracownik w notatce służbowej przedstawił mi koszty kancelarii różnych, prawda? Wybierzemy tą najtańszą. A ja w związku z tym, że procedura trwała wcześniej, uwzględniłem to. Myślę, że tak trzeba było zrobić. Natomiast wszystkie nowe procedury będziemy starali się, tak jak informowałem Państwa, by nie ponosić tych kosztów jako urząd gminy. Dziękuję bardzo. Pani Dorota Bernat. Ja mam jeszcze jedno pytanie, chyba najbardziej do pani skarbnik. Rozumiem, że pan nowy właściciel działki zapłacił kwotę. Czy my przegapiłyśmy to, czy to było w budżecie? Jakoś tak bez zdziwienie rzeczywiście takie, że ta działka jest sprzedana, a jakoś tak przemknęło to niezauważenie. Szanowni Państwo, a propos wyjaśnienia, czy było to w budżecie, czy nie. W projekcie budżetu na rok 2018 były zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości. I tam bodajże były na pewno 3 nieruchomości podane. W praktyce jedna na pewno jest, nie została sprzedana. Natomiast plan jest planem. W toku wykonywania budżetu doszła propozycja sprzedaży oto tej nieruchomości, tak? I wpływ ze sprzedaży tej nieruchomości wpłynął na wykonanie tegoż planu również, gdzie nie jest to jedyna wartość skupiająca się na wykonanie tych dochodów, tak? Jeżeli będzie sprawozdanie z wykonania roku za 2018, to będziecie Państwo mieli w materiałach, tak. Dziękuję. Dobrze, ja bym miał takie pytanie natury też nieruchomości. Na jakim etapie jest sprzedaż nieruchomości we Wszeliwa po byłym SKR-ze? Dobrze, no tak, masz Wojtek. No dobrze, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, więc podsumuję, o tym wspominałem na poprzedniej sesji. Otóż odbyły się 2 przetargi nieskuteczne. 2 przetargi. To znaczy tak, pewnie chętni są, natomiast po prostu były 2 przetargi nieskuteczne. Też troszeczkę o procedurze Państwu powiem. W tej chwili wójt gminy Iłów ma prawną możliwość, bo o takiej możliwości mogę mówić, obniżenia ceny tej nieruchomości, tak? Obniżenia ceny wywoławczej, ponieważ pierwszy przetarg nieskuteczny, drugi nieskuteczny, w związku z powyższym no jest taka możliwość. Czy wójt się zdecyduje, to zobaczymy. Na ten czas nie wiadomo. Niewątpliwie powinniśmy rozpisać przetarg, żebyśmy mogli oczywiście tutaj pani skarbnik kiwa głową, żebyśmy mieli dochody spraw majątkowe do marca. Dlaczego? Ano dlatego, że będziemy musieli od początku rozpoczynać siermiężną procedurę związaną z zawiadamianiem społeczności lokalnej i nie tylko o zamiarze sprzedaży nieruchomości. Mówiłem Państwu o tym na poprzedniej sesji, iż nie możemy zorganizować wcześniej przetargu niż
terminie 30 dni od ostatniego przetargu i nie później niż w terminie 6 miesięcy od ostatniego przetargu. W przeciwnym wypadku będziemy zobowiązani rozpocząć procedurę powiadamiania w formie wykazu nieruchomości na sprzedaż od początku, czyli znowu 21 dni, wykaz będzie wywieszony w sposób przewidziany prawem. Następnie trzeba będzie odczekać 4 tygodnie na to, żeby ewentualnie ktoś się zgłosił z potencjalnymi roszczeniami, tak, do tej grupy. No i od początku procedury będziemy rozpoczynać. No myślę, że w trakcie z panem wójtem będę też terminów pilnował. No i zobaczę, tak? W każdym razie to jest panie przewodniczący, to jest na pana pytanie. Ja mogę powiedzieć, że już się informuję, że jest taki zamiar obniżenia tego cenu. Bo tam jest również zagrożenie. Tam jest budynek, który grozi zawaleniem. I chociażby z tego względu należało tę sprawę zawalić. Dlatego informuję, że będziemy próbowali Jeszcze bym chciał się odnieść, bo jestem po spotkaniu z panią Lakadią Brzozowską i też tam poinformowała mnie, że wpłynęło pismo do Rady, do Wójta w poprzedniej kadencji, czy by nie zastosować analogicznej sytuacji co do Brzozowa. Wtedy po sprzedaży spółdzielni te pieniądze były przekazane na szkołę i teraz też pani dyrektor poinformowała mnie, że w tym piśmie też wyraziła taką wolę, gdyby te pieniądze po sprzedaży tej nieruchomości, gdyby doszło do sprzedaży, tak, też zostały przekazane w jakiś sposób dla szkoły w Kapturach. Uzasadnia to tym, że tam jest 111 dzieci, nie ma hali gimnastycznej, są potrzeby finansowe tej placówki. Ponowi oczywiście to pismo do nas, jako do Rady, nowej Rady i do nowego wójta. Po nowym roku ma wpłynąć takie pismo. Czy coś wiadomo w tym temacie? Nie, to znaczy ja mogę się domyślać tylko. Natomiast chcę powiedzieć, że nikt nie zamierza szkoły w Kapturach pomijać. Natomiast gmina jest gdzieś tam od Suchodołu po dalej niż w Zalesie, prawda? I myślę, że budżet jest cały. I w tym momencie takie myślenie o budżecie, że musi być przekazane, to jest niezręczne. Powołanie się na analogiczną sytuację. Tak, jest w zasadzie inwestycja w Brzozowie, która jest zaczęta, powinna być kontynuowana i będzie kontynuowana i wszystkie siły w jednym kierunku, dopiero później możemy myśleć o następnych inwestycjach. Dziękuję. Pani Dorota, przepraszam. Ja chciałam właśnie w tym temacie powiedzieć, szanowny panie wójcie, szanowni państwo, nie ma w tej chwili, wyszła pani radna Mikołajczyk, która w poprzedniej kadencji pisała w tej sprawie pismo podpisane przez sołtysów z okręgu wyborczego, przez panią Leokadię Brzozowską i przez wielu mieszkańców. Właśnie w tej kwestii, że bardzo proszą o to, żeby, nie pamiętam, Alicja, ty chyba też podpisywałaś to pismo, tak, że proszą o wystawienie tej nieruchomości na sprzedaż z przekazaniem tych pieniędzy na konkretną inwestycję. Tak było w poprzedniej kadencji i to pismo jest i to właściwie Rada się do tego tak odniosła, że no może nie formalnie, ale że te pieniądze będą na konkretną inwestycję. W związku z tym, panie wójcie, teraz trudno zmieniać decyzję, która została podjęta poprzednio. To jest czas. No tak, no bo tak było w poprzedniej kadencji. Ja rozumiem, że pan, że może to być nie do końca wygodne, ale jest to analogiczna sytuacja jak właśnie w Brzozowie. I to było, to pismo, znaczy to nie jest inwestycja, tylko nieruchomość jest sprzedana, ja to rozumiem, ale pani radna, pismo było podjęta, była w tej sprawie decyzja i w zasadzie wracanie do tego samego, no to...
Nie, moi drodzy, uporządkujmy sprawę. Pismo wpłynęło do poprzedniego wójta, do poprzedniej rady. Po nowym roku, gdzieś w okolicach 10-15, te samo pismo pani Leokadia złoży do rady i do wójta. I podejrzewam, że na sesji pochylimy się nad tym tematem, a tak to dzielimy skórę na niedźwiedziu. Ale powołanie się na analogiczną sytuację w Brzozowie, no moim zdaniem ma to sens, ponieważ było sprzedana teren byłej spółdzielni ogrodniczej w Brzozowie, te pieniądze poszły, zostały przekazane na tą budowę sali gimnastycznej i nie dziwię się, że pani dyrektor Leokadia Brzozowska, sołtysi, radni, no tu sołtys Kurkiewicz pewnie też potwierdzi, też by chcieli w ten sposób zadziałać. A czy tak będzie, to zależy od decyzji naszej rady i od wójta. Tak więc poczekajmy na pismo, poczekajmy na przetarg, który będzie ogłoszony. Będzie sprzedaż nieruchomości, będzie oficjalne pismo, pochylimy się nad tematem. Teraz jest to tylko taka sprawa informacyjna, co było. No, bardzo dziękuję panie przewodniczący, bo to prawda, to jest decyzja rady i my tutaj decyzji rady nie będę podważał. Natomiast decyzje rady to są uchwały. Jeżeli uchwała będzie, żeby rozpoczynać następną inwestycję, a jak znam radę, prawda, to trzeba realnie odpowiedzieć na dzisiaj. Te środki nie mogą wpłynąć na inną inwestycję niż w Brzozowie. To, że trzeba pamiętać, że takie środki były gdzieś tam z Brzozowa, prawda, przeznaczone w kierunku Brzozowa, ale trzeba sobie zadać pytanie, jaki procent, prawda, ta sprzedaż, środki z tej sprzedaży stanowić będą, jaki procent tej inwestycji. Więc jednoznacznie, tak, to jest logiczne myślenie, ale czy jesteśmy w stanie podjąć działania, bo co to znaczy podjąć uchwałę? To znaczy przeznaczyć te środki, zacząć budowę. Dobrze, moi drodzy. Jeżeli rada tak, taką decyzję podejmie, taką uchwałę podejmie, że zacząć jednocześnie drugą salę gimnastyczną, no to będziemy wykonywać. Dlaczego nie? A nikt tutaj nie zamierza chować środków, prawda? Tylko raczej sumować te środki, by trafiły do skończenia inwestycji. Ja myślę, że sesja budżetowa, bo budżet będziemy uchwalać. Tak, więc o tych zamierzeniach pewnie więcej będziemy mówili wtedy. Wrócimy do tematu. Prosił o głos radny Rafał. Jeszcze właśnie w tym temacie, popierając pana wójta, czy prędzej czy później ta sala w Kapturach jest bardzo potrzebna. Czy po ukończeniu Brzozowa, czy jeszcze w trakcie, jest tam dużo dzieci, ta szkoła się rozwija i ta sala jest tam potrzebna. Więc czy te pieniądze, czy inne, powinniśmy przekazać prędzej czy później na budowę tej sali, która, przypomnę, że jest już rozpoczęta wiele lat temu. Są fundamenty. Pani radna Bartosia. No łatwo się rozmawia o pieniądzach, których nie ma jeszcze przede wszystkim, ale a może zacznijmy od pozyskiwania środków z zewnątrz, a nie, że z budżetu i rozmawiamy o tym, co w budżecie. No budżet mamy, jaki mamy, trzeba do niego usiąść, porozmawiać wspólnie, wynegocjować, a niekoniecznie brać, tylko wynegocjować. Ale ja chciałabym wrócić tutaj do tej działki, bo nie byłabym sobą, panie Wojtku, jakbym się nie odezwała w sprawie tej działki tutaj. Nie chodzi o dane osobowe. Proszę pan siedzieć, zanim ja skończę, to pewnie się zejdzie. Nie chodzi tutaj o dane osobowe i o osobę, która chciała tą działkę nabyć. Powiedział pan, że w kwietniu ubiegłego w kwietniu tego roku zaczęły się rozmowy na temat tej działki, że pan wystąpił. Nie, te rozmowy, jak pan pamięta, już trwają ponad 2,5 roku albo i dłużej, jak sięgnę pamięcią, ja się w tej kwestii dawno odzywałam. Byłam tą najbardziej niezadowoloną. I widzicie państwo, ja nie mogę koło tego spokojnie przejść. Pan Wojtek mi tłumaczył z różnych stron, jak to wygląda. No cóż, w końcu skwitowaliśmy, że i tak pani radna nie możesz tej działki kupić, i tak nie możesz. W porządku, ale
To nie jest najważniejsze, czy pani radna chciała kupić, czy nie. Najważniejsze jest to, że jeżeli przepis mówi, że zezwala wójtowi bądź urzędowi gminy na sprzedaż poza przetargową, poza przetargiem takiej działki, to w przepisie również jest zapis, że o ile nie działa, to na szkodę ogółu społeczeństwa, czyli nawiążę tutaj do sumy, za którą ta działka poszła i uważam, że jest to nieadekwatna suma do sprzedaży działek na rynku. Jest to działka utwardzona, jest to działka, że tak powiem, zadbana. Mało tego, jeszcze żeśmy poczynili większe kroki, żeby wygląd zewnętrzny tej działki poprawił się i został zabrany kosz, śmietnik duży w inne miejsce. Także co tu dla nas, co tu dla społeczeństwa, ani pieniędzy. No i tak naprawdę ja zdaję sobie sprawę, że przedsiębiorca, zawsze każdy przedsiębiorca chce sobie poprawić warunki bytowe i za najmniejszą sumę to kupić. No ale panie Wojtku, powiem tak. Jeżeli działka została sprzedana w październiku, to jeszcze poprzednia rada, a ja byłam członkiem tej rady, powinna o tej działce dowiedzieć się od samego poprzedniego wójta. Jeżeli to był 12 październik, to rada jeszcze pracowała, proszę pana. To raz. Czy pan uczestniczył przy akcie notarialnym? No nie, pani Renato, ja nie uczestniczyłem. Dobrze, nie uczestniczyłem, dobrze. Absolutnie nie. Nie mam do tego pełnomocnictw. Osobiście tak zostaną wójt gminy Rolna Kujawa. Ale korygując, nie powiedziałem, że w tym roku trwały rozmowy, pani Renato. Powiedziałem dokładnie od kwietnia 2017. Podanie, które wpłynęło 27 kwietnia. No dobrze, to zwracam się z prośbą o sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki. No dobrze, to przepraszam, jeżeli datę pomyliłam, ale ja już ten temat znam z dwa lata. No i teraz nawiążę odnośnie tutaj do tej sumy. Pan radny Kunc zapytał, skąd takie duże sumy wynagrodzeń osobowych. No jest to po prostu odpowiedź odpowiedź nasza na odpowiedź pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze doprecyzowanie, panie przewodniczący, dobrze? Ponieważ tak. Wartość nieruchomości, powtórzę jeszcze raz, została ustalona przez osobę uprawnioną z uprawnieniami. Była podana do publicznej wiadomości. Szanowna pani radna miała możliwość, bo to jest niemożliwe, przecież pani jest trzecią kadencję w Radzie Gminy i była pani doskonale, jest pani zorientowana w realiach pracy Rady Gminy i 60, ja nie dyskutuję z tym, metr kwadratowy w Iłowie gruntu, czy 50 zł kosztuje, czy 40, czy 30, ja nie wiem ile kosztuje, tak? Powiem w ten sposób, wartość rzeczy jest tyle warta, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić. Taka jest zasada. Więc gmina nie może inaczej sprzedawać nieruchomości, jak tylko podpierając się opinią rzeczoznawcy majątkowego. To ja rozumiem, że no to był czas, pani Renato, mogła pani zakwestionować opinię. Opinia jest jawna, jest w urzędzie, nikt tego nie ukrywał. Mało tego, w wykazie nieruchomości na sprzedaż, cena sprzedaży była 60 tysięcy podana. Ja nie przypominam sobie, żeby cokolwiek wpłynęło, żeby miał musiał udzielać odpowiedzi, na przykład, czy kazano by na przykład wyznaczyć jeszcze jednego biegłego. No, przepraszam, rzeczoznawcy majątkowego. Decyzję potwierdzam, podejmuje wójt gminy i wójt, tak? Pracownicy wykonują jego polecenia, tak? Więc nic sobie nie wyobraża, że ja będę kwestionował, że ja kwestionowałem decyzje i polecenia poprzedniego wójta i nie zamierzam dyskutować z poleceniami i decyzjami aktualnego wójta. I teraz szukanie tutaj po prostu, czy pani mogła kupić, czy nie mogła kupić, podanie nie było, pani Renato. Nie złożyła pani podania, tak? To była wyczerpująca pana odpowiedź, tak? Na jednej z komisji, bardzo wyczerpująca, więc ja sobie nie dyskutowałam. No tak, teraz tak, rolą gminy Iłów jest nie zajmowanie się małostkowymi kwestiami, tylko pomaganie ludziom. My świadczymy usługi dla ludności. To jest przedsiębiorca, któremu kiedyś pozwolono prowadzić taką działalność. Ja tego nie zdecydowałem, pani o tym nie zdecydowała, ktoś zdecydował, tak? Otworzył punkt gastronomiczny, więc nikomu się nie podobało i nie podoba się do dzisiaj, że tam jest śmietnik, mówiąc po wkrótce. Więc prywatnie właśnie się to uporządkuje.
A kwestie w ogóle nabycia działki, to, że udało nam się kontener pani Renato przesunąć, to też pani o tym nie wie. Ile czasu kosztowało nabycie prawa własności tej nieruchomości, tam gdzie kontener teraz stoi. To trwało 3-4 lata. Pani nawet pojęcia o tym nie ma. Ale po to jest rada, po to jest rada, żeby informować o takich sprawach. Ale pani, proszę panią, jest wójt gminy i wójt gminy nie informował i teraz jest nowe rozdanie, więc bardzo proszę, od początku zaczynamy. A teraz się cofanie do tyłu, dlaczego wójt nie poinformował, pani mija to nie pyta. Zapyta pani wójta Kujawy. Znaczy ja tylko powiem tak. Pan dokładnie wiedział, ile kosztowała działka w całości. I do tego zmierzałam od samego początku. Wartość działki w całości. Proszę mi pokazać operat wartości działki w całości. Ma pani taki operat? Moi drodzy, to jest temat między takiej po sesji sobie porozmawiać, między panią radną. Ja jeszcze odniosę się do pani Renaty. Ja wiem, że budżet jest jaki jest, są priorytety, są sprawy ważne i ważniejsze. Pozyskiwać środki z zewnątrz tak jak najbardziej. Jest od tego wójt i pracownicy, którzy są odpowiedzialni za pozyskiwanie środków z zewnątrz, ale został stworzony precedens w postaci przekazania środków ze sprzedaży w Brzozowie na rzecz szkoły podstawowej w Brzozowie i tym tropem idzie społeczność lokalna. I tu wcześniej się zgłaszał pan Sołtys Kurkiewicz, proszę bardzo. Panie wójcie i panie... I tu może być problem. Ja wchodziłem i zbierałem... Zbierałem podpisy, co mamy zrobić z tym spółkiem. Czy przeznaczyć to na straż, czy przeznaczyć na jakąś działalność. I wszyscy ode mnie z sołectwa, wszyscy przekazaliśmy, rozważyliśmy, że przeznaczamy na szkołę. Tak było, Sołtys chodził z Pawurynki, chodził z Karmowa, Karpiński, Załuskowa, Fantaszka. No i wszyscy żeśmy stwierdzili, że no, przekazujemy na szkołę pieniądze, a inaczej to nie dajemy do sprzedaży, wycofamy, po prostu. Każdy się podpisał. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, bo to trzeba sprzedać, tak jak powiedziałem. Nawet pan Wojtek nie spuśnie tego wyprawować, bo jeżeli byśmy doszli do tego, nie zgodzilibyśmy się, to on nie mógł tego, bo to jest działka wsiowa. Wspólnota przyjęła. Ja odpowiem. Ja się wybieram do was na spotkania i o tym będziemy rozmawiać. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, że państwo słyszeliście o kwotach, jakie tam wchodzą w grę i nie ma takiej możliwości na dzień dzisiejszy, żeby cokolwiek rozpoczynać, jeżeli chodzi o jakąkolwiek budowę. Tylko tyle chcę powiedzieć. A to, że... Proszę? Tam są fundamenty rozpoczęte. Ale, panie sołtysie, z dużym szacunkiem również do rady, to jeszcze w tym roku rada podjęła inwestycje w Brzozowie. I ona jest w tej chwili kontynuowana. Ona jest zgłaszana i tylko tyle mówię, nic więcej. Tylko, że te pieniądze ze sprzedaży przeznaczone były na... Ja powiem więcej. Jeżeli będzie tam podjęta inwestycja, to będą pieniądze dużo większe musiały być przeznaczone i prawdopodobnie będę zabiegał o to, by rada przyznała te pieniądze, bo po to się podejmuje inwestycje, żeby ją kontynuować. A nie ma tak, że inwestycje, że my sobie dzisiaj skarbonkę założymy. Ten budżet jest taki, jaki jest. Proszę pana, jeszcze więcej do wszystkich chcę powiedzieć, bo będziemy o tym budżecie mówili, że tam nie ma inwestycji drogowych. Na dzień dzisiejszy nie ma, ale to po to nie podejmujemy, że nie dlatego, że my wniosków nie będziemy składać. My będziemy składać wnioski. Być może na Załusku jest Lubatka, jest Olszowiec, Łady są. Będziemy przygotowywali te drogi. Jeżeli uda nam się pozyskać środki na inwestycje z 80% dofinansowaniem, bo na tym by najbardziej zależało, to musimy wtedy zrobić wszystko, by 20% dołożyć. I stąd nie ma tych inwestycji na dzień dzisiejszy. Natomiast gdyby ponadto okazało się, że
Powiat nam proponuje remont drogi, trzeba byłoby również podejmować uchwałę w tym zakresie, to również takie propozycje będziemy musieli rozważyć. Natomiast jest budżet troszeczkę nadwyrężony i na dzień dzisiejszy do budżetu dodatkowych obciążeń nie wprowadzamy. Natomiast ja bym uspokoił pana sołtysa i proszę przekazać taką informację do środowiska. Nikt nikomu nie chce zagarniać pieniędzy. To jest niemożliwe. Po prostu o tym jawnie rozmawiamy, że jeżeli teraz te pieniądze się pojawią i to będą przeznaczone na rozpoczęte inwestycje, co nie znaczy, że one przepadają i że ktoś komuś chce zabrać. Także moi drodzy, ten temat został zasygnalizowany. Ten temat jest na przyszłą radę, czy to będzie styczeń, czy to będzie luty. My z tym tematem musimy się zderzyć po sprzedaży tym bardziej nieruchomości. Po wpłynięciu tych pism oficjalnych od lokalnej społeczności szkoły proponuję zamknąć dzisiaj tę dyskusję, bo to nie miejsce, czas i pora na tego typu dyskusję. Proszę. O wodzie, tak? Proszę bardzo. Budżet, projekt budżetu na przyszły rok jest przygotowany w sposób budżetu nadwyżkowego. Środki ze sprzedaży działki, środki ze sprzedaży nieruchomości w tym budżecie są zaprognozowane w wysokości 80 tysięcy złotych. Nie pamiętam, wiem, że wchodzą tam w grę dwie nieruchomości, między innymi i działka w Szeliwy. Jest ona również po planach, po stronie wydatków zaplanowana, ale to są, proszę Państwa, wszystko plany. Co przyniesie wykonanie, co przyniesie realizacja tych planów, to czas pokaże. Więc myślę, że taka czcza rozmowa na ten temat w tej chwili jest po prostu bezzasadna. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, chcę się odnieść tutaj do sugestii pani Renaty Bartosiak. Jeszcze związaną ze sprzedażą nieruchomości w Iłowie i zwiększeniem środków na wynagrodzenia w administracji. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 40 o pracownikach samorządowych z tytułu zakończenia pracy w samorządzie wójtowi, burmistrzowi i tak dalej przysługuje odprawa z tytułu zakończenia kadencji wójta i konieczności jej wypłaty. Tak? Więc jest jeszcze odprawa, możemy mówić o odprawie emerytalnej i są to świadczenia, które pracownik musi otrzymać, tak? Musi otrzymać, więc takie sugestie, że sprzedaż... Ja tylko na koniec, Szeliw i kończymy. Ja tylko dwa słowa. Ja byłem z projektantem na tych fundamentach. Żeby było jasne, byłem z projektantem na tych fundamentach, bo trzeba określić, czy te fundamenty się nadają w ogóle. Tak, nadają się. Była zrobiony wykop, odkrywka, one się nadają. Natomiast jeszcze tylko powiem szybko, jest kupiec na te działki. Jest kupiec, tylko on mówi jasno i krótko. Dla mnie to jest za drogo. Za dużo jest to wycenione i ja nie kupię. Jak gmina opuści, to może kupię, zależy ile opuści. No więc krótko i na temat. Jest kupiec, ten człowiek dzwonił do mnie kilkukrotnie, ja rozmawiałem i mówi jasno, ja nie kupię za tyle, bo to trzeba. Tam jest 30 alów gruntu ornego, to jest grunt orny, do tego jest dwie działki, jedna z garażem rozwalającym się, który trzeba usunąć, a druga to jest taki plac manewrowy. No i tyle w temacie na zakończenie, natomiast ten projektant projektuje na tym fundamencie, chociaż to jest bardzo małe, ale i to dobre. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Temat wody, tak? Na temat wody też, proszę Państwa, krótko i jasno. Temat wody jest sprawą, która się ciągnie już od dłuższego czasu u nas w urzędzie. Co chcę powiedzieć? No, zmiana, sposób ustalenia stawek za wodę odpłatności zmienia się, tak? Już nie będzie to w gestii samorządu lokalnego, tylko będą to w gestii Wód Polskich, tak? Więc procedura ustalenia tej wysokości tych stawek cały czas u nas w urzędzie trwa.
do tej pory inne samorządy, na przykład okoliczne, tą procedurę dopiero rozpoczęły albo w ogóle jeszcze nie rozpoczęły. Ale też, proszę Państwa, chcę zaznaczyć, z jakim skutkiem to dla Państwa może być, że przede wszystkim może ta procedura, jeżeli trwa w czasie, ja nie uchybiam się tutaj od odpowiedzialności jako pracownik odpowiedzialny za te sprawy, po prostu ze skutkiem jak gdyby pozytywnym dla Państwa, bo jeżeli te stawki przyjdą za wodę, to będą one oczywiście znacznie większe od tych, które są obecne. Więc im później to wprowadzimy, Szanowni Państwo, tym lepiej. Jeżeli Wody Polskie zatwierdzą to, co zostanie wysłane, to Rada Gminy ma 14 dni na zatwierdzenie tych stawek. I one obowiązują wtedy od zatwierdzenia przez 12 miesięcy, później od 13 miesiąca do 25 miesiąca wchodzi następna stawka i od 26 miesiąca do 37 miesiąca wchodzi następna stawka, czyli co roku drożej, krótko mówiąc. Dobrze, moi drodzy, pewnie przeszliśmy do spraw różnych. Proszę bardzo, panie Dobrze, jeszcze woli wyjaśnienia. Od 1 stycznia 2019 roku zmienia się organizacja pracy w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Wszystkie panie, które do tej pory były w urzędach gmin w całym powiecie, będą pracować w oddziale w Bielicach. Tylko raz w tygodniu będą miały dyżury gmina. To jest instytucja państwowa, na którą nie mamy tak do końca wpływu. Jak oni pracują, jak sobie ułożą, jaki harmonogram, statut i regulamin pracy, tak? Czy to będzie dobrze? Świat twierdzi, że niekoniecznie. Wiem, że wszystkie panie, które pracowały w urzędach gmin w powiecie sochaczewskim, podpisały takie aneksy. Na dzień rozmowy z dyrektorem nie miał tego aneksu od pani Anety Rozkosz. Nie wiem, co tu się będzie działo, tak? Czy ona będzie dojeżdżała, czy nie wiem. Dyrektor też nie wiedział, a przeprowadzałem z nim rozmowę, bo w wtorek lub jest środa, w poniedziałek. Tak. Śmiem twierdzić, że taka gmina duża, jaką jest Iłów i typowo rolnicza, nie będzie to dobre rozwiązanie. Już mamy przykład tego, że brak jest komunikacji między sołtysami a ośrodkiem doradztwa rolniczego. Jestem umówiony na spotkanie z panem dyrektorem Szumskim w piątek. Ja mu zasygnalizuję ten temat z prośbą o wcześniejsze informowanie urzędu gminy i poprzez urząd gminy informowanie sołtysów. To wtedy ta droga informacyjna zagra. I wtedy będzie czas na powiadomienie mieszkańców poszczególnych sołectw o danym szkoleniu. Tak więc, czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, panie wójcie. Ja proponuję zaprosić pana dyrektora na naszą sesję, żeby dyskusja się odbyła na miejscu zainteresowanym. Tak jest tam pan. Proszę bardzo, kolega Morzejewski. Dziękuję. To jak pani Krysia powiedziała, sołtys właśnie, że ten zapowiadowień, ja przychodzą dosłownie dzień czy dwa, bo tego dnia. Zaproszenia, które na drugi dzień muszę rano wysłać, ale na następny dzień muszę szkolenie. To jak, słuchajcie, to jest Bielec, to idzie ile czasu. Jak ja Ziłowa zaproszenie na dzisiejszą sesję, przecież wysłane było 12, a dostałem 17, 5 dni nie szło. To mówisz o Bielicach, Bielice są trochę dalej. Ja uważam, że albo powinni to dowieść do urzędu, albo gminą się skontaktować, ktoś, żeby wydrukował te zaproszenia, to gdybyśmy przyszli. Pani Anetka, jak była, to było to 2 tygodnie wcześniej, a nie
tak z dnia na dzień, że nie idzie. W ogóle to ja uważam, że kolego przewodniczący, ja uważam, że powinniśmy walczyć o to, żebyśmy tego człowieka, przecież daliśmy lokal, daliśmy wszystko, nie? I to było wygodne dla ludzi wszystkich, kto nie potrafił zrobić tego wniosku, czy coś takiego. To szedł sobie swobodnie, posiedział, poczekał, bo tu była ciągle kolejka, trzeba przyznać, ale pani redaktorka bardzo pomogła każdemu. I to było wszystko na miejscu, było zrobić. A teraz gdzie? No ty jeszcze właśnie robisz, że coś wyślą i kogoś powiadomią. Ja rozumiem kolego Bartku, bo zgodnie z sugestią pana wójta zaprosimy pana Śląskiego. Oczywiście, do tego na sesję, tak, w styczniowo. Ale ten problem to nie jest tylko nasz problem włoski. Inne gminy też taki problem mają, ponieważ pracownicy są zabierani. Jak przyjdzie wiosna i przyjdą takie potrzeby, że wioski trzeba składać, czy coś tak samo jak się mówi o tych fakturach na te paliwo, żeby zapłacić rolnikom. Czy nie można zrobić to według zakazu płatniczego? Każdy musi zmieniać, co rok się dostaje świeży, tak? I wystarczyło, mówiłem, tego asystentowi pana Małeckiego posła, ale te tam słuchają, ja tego tematu nie wypuszczają, ale to tego już mówiłem. Zróbcie coś, żeby tych faktur nie nosić ciążek takich do urzędu i oni przekładają, to sprawdzają. To jest dla gospodarstwa płatniczego, jest rok dalej świeży. Kolego Walku, nie może być za prosto. Jak za prosto jest podejrzana sprawa. Ja bym zresztą ustawa to reguluje, tak jest. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z sołtysów? Bardzo proszę, Sołtys Rybicki. Proszę cię. Żeśmy wypełniali te ankiety i były podane 9, 12, 11. A nawet sytuacja by była o 10. To będziesz Kolego Sołtysie, to umówmy się tak, że będziemy starali się nie zwoływać sesji w środę. A zostawmy tą dziewiątą, ponieważ w ankiecie większość 100% było za godziną dziewiątą, tak więc nie będziemy teraz odkręcać, tylko nie będziemy organizować w środę sesji w ten sposób. Czy ktoś jeszcze kolega Rafał? Ja tylko przy temacie jesteśmy w tym. Rozdałem państwu takie informacje odnośnie 1 stycznia urząd pracuje od 9 do 18 w środę. Bardzo proszę o rozwieszenie na tablicy. No i dystrybucję w miarę możliwości. To jest na stronie, to jest na drzwiach wejściowych do urzędu. Także we wszelki możliwy sposób informujemy, żeby nie było później niespodzianek, bo to będzie pierwsza środa, to będzie zaraz po nowym roku. I przyjdziemy na dziewiątą, a urząd będzie zamknięty. Dobrze, moi drodzy, czy ktoś jeszcze ma prawo do Ja na poprzedniej sesji Rady Gminy podniosłem temat uszkodzonego przepustu we wsi Paulinka. Podziękowania dla pana Tomka. Uzgodniliśmy, że nadchodzi zima, więc wrócimy do tematu na wiosnę i zajmiemy się tą sprawą. Kolejna sprawa to jest, przeprowadził sołtys we wsi Załusków zebranie mieszkańców. Na tym zebraniu z przedstawicieli gminy byłem tylko ja. Mieszkańcy zgłosili różne problemy, różne sprawy bieżące. Było tam ponad 30 osób na tym zebraniu, było to zebranie opłatkowe. I mieszkańcy głównie mają problem z drogami, tak? Z drogami, z oświetleniem. Myślę, że już wójt wie dobrze o tych sprawach. Ja chciałem tylko poruszyć ten temat, żeby wszyscy wiedzieli, że tam jest ciężka sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega sołtys Adam Gaska. Pani sołtys. A ja tak odnośnie tej decyzji wynoszenia od podatku. Mamy RODO i może by dobrze jeszcze się zastanowić, czy nasze decyzje nie powinny być ładnie poskładane, jak kopertę poskładane. Bo my dostajemy taki jeden wielki bałagan, że wszyscy muszą to widzieć. Co pisze na tych nakazach, kto jest zadłużony, kto nie jest. I to by było naprawdę przeanalizować. Już odpowiadam. No tak, to pytanie jest
ciekawe, ale myślę, zasadne. No, jak, że tak powiem, to przy więcej pracy takiej technicznej, ale to, że tak powiem, to za, można odpowiedzieć, czy wykopać mniejszy dołek, czy większy. Także to jest możliwe, żeby to tak pogrupować w takie koperty i opisywać. No po prostu imię, nazwisko na kopercie, tak? Imię, nazwisko na kopercie, a co w środku, no to już tego właściciela. Także jest to możliwe. Zastanowimy się i być może coś się uda. Dziękuję bardzo. Jak szybko zadziałało? Chciałem troszeczkę zmienić temat, taki mocno przedświąteczny. Mamy na terenie gminy kilka kontenerów na używaną odzież dla między innymi Caritas czy PCK wystawia te kontenery. W wielu miejscach te kontenery są na tą chwilę przepełnione. Na pewno ci potrzebujący nie otrzymają już tych dobrych rzeczy potrzebnych przed świętami, ale nie dajmy się temu wszystkiemu marnować. Ja wracam się z prośbą, żeby urzędnicy gminy zajęli się tematem, żeby te kontenery opróżnić, czy spowodować, żeby powiadomić odpowiednie instytucje, żeby zabrać te kontenery. Oni ładnie to wygląda. Dobrze, czy KOPS jest w stanie powiadomić te instytucje, które wystawiły te kontenery, żeby ewentualnie opróżniły? Proszę o ciszę. Pan Wojtek. Panie Wojtek. No jest pan dzisiaj intensywnie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Polski Czerwony Krzyż, tak, ponieważ mamy z tą instytucją podpisaną umowę użyczenia gruntu pod kontenerami, natomiast inne kontenery, które stoją na gruntach prywatnych, no to prywatni właściciele tych gruntów, którzy, tak jak pan Papierowski podaje, nie znają się w jego slogi, nie cierpią. Ale jeśli chodzi o PCK-owskie, to zapewniam, że sprawy sesji niezwłocznie po prostu wykonamy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z sołtysów z radnych? Bardzo proszę, kolega sołtys. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja korzystając z uwagi pani prezes Banku Spółdzielczego od strony południowej, której skorzystamy tam z chwili, po prostu chcieliśmy podziękować za założenie barierki i matki pan tego Ślizgowie. Jest to bardzo piękna sprawa. W ogóle to jest sprawne czy niesprawne, tak było, tak wszystko. Dziękuję mieszkańcy od strony południowej panu Tomaszewskiemu, bo byliśmy na walnym zebraniu, to tam pana Tomaszewskiego, on powiedział, że podda zarząd i zarząd się przychylił. Podziękować na pana Tomaszewskiego, pani prezes, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę pani Zosia. No ja się zwracam znów z prośbą o ten świetnik na tym przystanku, który nam się spalił, bo jednak tam bardzo ludzie brudzą i jako mieszkam koło tego śmietnika i ja muszę potem zbierać, sprzątać, no to chyba jest niewielka taka rzecz, żeby ten śmietnik zawieźć. To ten temat do kogo? Tomek, sekretarz? Tomek. Panie Tomku. Nie za bardzo wiem, jaki śmietnik. Nie, panie, pomogę. Spalił się śmietnik. Ja już prosiłam w ramach i do tej mamy. Jeszcze słyszę, muszę to zobaczyć, bo tak naprawdę... Panie Tomku, poproszę również, bo tutaj padło, że pan drogę to nie tylko jedną. Proszę powiedzieć o zadaniach, jakie tam w międzyczasie były wykonane od ostatniej sesji, bo było ich trochę. To znaczy od ostatniej... Szanowni Państwo, od ostatniej sesji tutaj była sugestia pani radnej z obu. Pojechałem zobaczyć, jak wygląda sytuacja z tym. No, ogólnie tam musimy założyć barierkę, bo faktycznie jest dosyć niebezpiecznie. Można przy tych warunkach atmosferycznych się zsunąć. Zobaczymy, czy tam nawieziemy troszeczkę ziemi, żeby poszerzyć jak gdyby te pobocze, czy nie. W tej chwili może troszkę niepogoda jest na to, ale zobaczymy jak ta zima będzie. Natomiast tutaj pani sołtys, jeśli chodzi o tą... Nie miałem takiej wiedzy, że tam się coś spaliło. Bo nie było pana na sesji. A no właśnie, no, teraz jestem. Mam wiedzę, zobaczę jak będę przejeżdżał przy okazji, bo nie będę tam specjalnie jechał do Giżyc w tej chwili. Zobaczę jak to tam wygląda i coś spróbujemy poleczyć. Było jeszcze na poprzedniej sesji kwestia zakrzaczenia na Białocinie.
Pojechałem tam z naszymi panami, którzy zajmują się właśnie takimi robotami różnymi. W zasadzie już było blisko, żeby to zacząć, ale troszkę pogoda nie pozwoliła. Myślę, że jak będą sprzyjające warunki, to do tematu wrócimy. Jeśli chodzi o Piskorzec, przekazałem to Krzysiowi Niskiemu, żeby to, jak będą też warunki takie, no bo teraz trochę zamarzło, żeby to wszystko tam pościnał. Róże może niech zostaną, to zakwitną sobie na wiosnę. Ale coś jeszcze poradzimy, jak pogoda pozwoli. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Rolewska. Radna Rolewska, ma proszę. Ja jeszcze mam prośbę do pana Tomka, bo asfalt mamy, bardzo dziękujemy, ale tam obiecany był przepust koło państwa Jaszczyków. Tam jest rów dosyć głęboki, a tego przepustu w dalszym ciągu nie ma. Ja wiem, że to nie jest pora teraz na ten przepust, aczkolwiek chciałabym, żeby to było zrealizowane. Tak było obiecywane i utwardzenie, że tak powiem, zatoczki koło państwa znaków tam odnośnie tej śmieciarki. Czy to będzie realizowane? No, ja myślę, że to będzie zrealizowane, natomiast no, w tej chwili trudno tam cokolwiek zrobić. Jeszcze to powiem. Trzeba wrócić do tematu no, na wiosnę. Natomiast ja tak wszystko mówię, że wracamy do tematu na wiosnę, ale no, ten budżet już się w zasadzie kończy. Pewne roboty nie były przewidziane, że środków w zasadzie tutaj pani skarbnik cały czas mówi, że nie ma. Także z nowego budżetu myślę, że jeśli chodzi o takie przepusty, tak jak tutaj radnemu Dorzyńskiemu mówiłem, że wrócimy na wiosnę, to nie jest tak do końca, że w tej chwili pogoda może by nie pozwoliła, no ale ten, który to wykona, jak zakupimy przepust, też trzeba za to wszystko zapłacić, a pieniędzy niestety nie. To było w budowie, to było w przetargu niestety nie było. Nie, w przetargu nie. W postępowaniu przetargowym tego nie było, także wykonawca tego... Ja dopowiem, jeżeli mogę się powiedzieć. Tak, bo pani radna ma rację, to koło państwa Jarzyk. Tam pani Jarzyk przychodziła w trakcie, przed jeszcze budową, w trakcie tamten przepust miał być... W projekcie nie ma, w przetargu nie było, natomiast no, państwa Jarzczyk zalewa. Jakoś tak się tam składa, że z każdej strony w Giżyczkach napływa woda i z prawej, i z lewej, i z północy, i z południa. Na ten przepust trzeba założyć. No szkoda, że asfalt już jest i po asfalcie, no ale to można zrobić przeciskiem, bo i jeszcze wcześniej na skrzyżowaniu, tak? O tym, nie o, aha, czyli o tym. No to tutaj faktycznie ja rozmawiałem, tam mamy zrobić to przyciskiem. Ale, o, tak jak pani skarbnik powiedziała, ja już nie wiem, bo po prostu, drodzy państwo, nie mam materiału. To, co leży na placu, wystarczy wyjrzeć przez okno. To jest destruk frezowany z ulicy Wyzwolenia. Czyli można powiedzieć, że to nie jest destruk, tylko to jest takiego trochę piachu ze smołą, tak sobie to powiedzmy. To nie jest dom, z tego się zrobi pył, jak tylko przyjdą upały. I po prostu trzeba kupić materiał. I koniec roku, budżet się kończy. Trzeba pomyśleć teraz stycznie o tym, żeby zakupić, nie wiem, czy jakieś kruszywo, czy jakiś destrukt jeszcze. Oferował nawet jeden przedsiębiorca w Miłowie, że taki destrukt ma. Bardzo ładny, frezowany z dróg krajowych. Można przyjechać, zobaczyć. Natomiast życzę sobie 90 zł za tonę. A tona to jest taka kubka bardzo mała, ale o tym trzeba myśleć, no bo przyjdzie wiosna, marzec, kwiecień i ludzie będą po prostu chcieli, żeby wozić. To jest raz, a dwa, dzisiaj jeszcze przed sesją, jak widzicie, nie ma sołtysa kubańskiego. Popsuł się ciągnik, siadło sprzęgło w ciągniku, łożysko w tym sprzęgle, jedna tarcza, druga tarcza. Ciągnik jest rozpołowiony, może zrobią go do świąt, bo jeżeli nie zrobią go do świąt, to będzie problem. Prosiłem, żeby zrobili go jak najszybciej, bo no to, że nie ma czego wozić to raz, ale gdyby spadł śniegu, no to on musi zakładać pół, po prostu nie jeździć. Więc mam nadzieję, że do świąt zrobią. Teraz
tym tygodniu nigdzie nie wyjedzie, bo fizycznie nie może, nie ma ciągnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję, radny Wójcik. Jeszcze krótkie pytanie do pana Tomka. Pamiętam, bo przed wyborami było w miejscowości Henryków był odtwarzany rów, który odprowadzał wodę z przydrożnego rowu do rowu melioracyjnego. Teraz ze zdziwieniem okazuje się, że przyjeżdża do Długoparka i pobiera dosłownie po 5 metrów, czy tam po 3 metry przy przepuszczce z jednej z drugiej strony. Czy to nie jest pobieranie kosztów? Była koparka, można to zrobić za jednym zamachem. Nie wiem, jakie zasady. Pani Sołtys, zbierzcie jeszcze raz. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że nim się zacznie budować drogi, to najpierw trzeba zrobić przepusty, bo to jest potem też naprowadzanie na przykład gminy na koszty, żeby teraz wprowadzać sprzęt i robić, tak? A druga rzecz, to ja mam do pana Tomka znowu pytanie. Dzisiaj był wypadek na trasie przez Giżyce. Przejeżdżali ludzie drogą z Giżyczek na Giżyce, tam koło cmentarza i tam z jednej i z drugiej strony rosną drzewa. Przejeżdżały i autobus podobno, przejeżdżał cięższy samochód, bo ja byłam właśnie znajomy, który tam mieszka i pole ma przy tych wierzbach, powiedział, że no złamała się jakaś wierzba, że ludzie nawet trzymali te wierzby, żeby ten samochód przejechał. Ja uważam, że na tym Brzozowie dość często zdarzają się te wypadki i te objazdy są. Trzeba by tą drogą się zainteresować, żeby niektóra te gaca, która wystaje bardziej na drogę, żeby to może ściąć i uprzątnąć, bo to będzie częściej tak się zdarzało, aż w końcu podłużę komuś samochód. Ja ogólnie odpowiem najpierw na pytanie tutaj radnego Pawła Wójcika. Jak wcześniej kopaliśmy ten kawałeczek lowu tą małą koparką, to próbowaliśmy jak gdyby udrożnić tutaj tych mieszkańców, których tam zalewało. Myśleliśmy, że jednak nam się uda bez przekopywania troszkę rowu w jedną i w drugą stronę. Niestety nie udało się i dlatego musieliśmy jak gdyby dokończyć temat. Pojechał tam pan Idrzejczyk. Przekopał w jedną i w drugą stronę, tak jak mówisz, po 5-10 metrów. Jeszcze będę prosił Straż Pożarną, tylko też jak nie będzie mrozów, żeby przepłukała ten przepust. I myślę, że temat będzie załatwiony. Chociaż poziom jest tam taki wysoki, że będzie musiało być w zasadzie pełno wody, żeby ta woda dopiero poszła. Bo tak, to byśmy musieli jeszcze z kilometr przekopać, żeby zmienić poziom. Tak jest wszystko zamulone. No ale niestety to są rowy melioracyjne. Kiedyś były te spółki wodne, zajmowały się jakoś tam tymi rowami. W tej chwili nie ma tych spółek, każdy robi co chce i później są takie problemy. Jeśli chodzi o tą drogę tutaj, wszystkie te nasze drogi to są praktycznie droga i kończy się pas drogowy. Czyli wszystkie drzewa są jak gdyby mieszkańców. Ale oczywiście możemy napisać pismo, żeby ewentualnie dany właściciel swojej działki spróbował podciąć te drzewa. Nie zawsze jest to skuteczne, ale próbować będziemy. Też może nam dać jak gdyby zgodę, żebyśmy to, nie wiem, przy pomocy strażaków, tak jak też to stosowaliśmy w ubiegłych latach, spróbować podciąć niektóre drzewa i myślę, że temat jakoś będzie można tutaj w najbliższym czasie załatwić. Zresztą jeszcze raz głosem do tego, co pan teraz mówi. Nie wiem, czy jestem tak na to przekonany, ale chyba są takie przepisy, że to, co znajduje się na drogą gminną, to należy do gminy. Czyli jak wiadomo, jak jest o naszym odgałem zielonym, jak jest zjeżdżać coś, to jest waszym obowiązkiem to usunąć. Ja może oddam tutaj koledze Wojtkowi, on bardziej będzie wiedział. Ja jeszcze dopowiem, bo właśnie tej drogi, co pani Sołtys powiedziała, to jest temat tabu, że tak powiem, bo w poprzednich kadencjach był pan Sławek Dębiński i on o tą drogę walczył. Tam jest nieuregulowany stosunek prawny. Tam nie wiadomo, gdzie jest granica. Więc tu podejrzewam, że trzeba pochylić się nad tą drogą, bo ona jest naprawdę potrzebna, czy do kościoła, czy tak jak tu koleżanka mówi, kolizja drogowa, objazd, jest naprawdę niezbędna. Proszę o odpowiedź i będziemy się zbierać w końcowej jeszcze. Jeszcze jest tam część taka troszeczkę. Ja uzupełnię wypowiedź Witonka Siosiego i tutaj do pani Sołtys z Giżyc. Znaczy tak, gmina Iłów,
tego co pamiętam, przynajmniej raz w roku, w okresie wiosennym, przecina wjeżdżę, tak gałęzie po prostu osobiste tak, na tej drodze, to ja się doskonale orientuję. I robią to pracownicy gminy. Natomiast przesunięcie drzew nie jest prostą kwestią, tak? To trzeba po prostu ustalić, do kogo to drzewo należy, tak? Więc jeżeli chodzi o szlak na drogi, to pani Rolecka czy radna podnosi, no to szlak drogi, no to wymaga urządzenia tej drogi, poprawienia, tak? Czy tam jest, znaczy powiem w ten sposób, 75% strzelam gruntów pod drogami w gminie Iłów ma nieuregulowany stan prawny nieruchomości. To z wójtem się mówiliśmy, że na następnej sesji będziemy o tym mówili. Po prostu ja wójt się przygotuję do tego, żeby wójt po prostu państwu to przekazał. Jesteśmy w trakcie. Teraz tak, informacja dla państwa. Dostaniemy decyzję pozytywną, komunalizacyjną na jedną z dróg. Od Miękin do Lasotki. Więc czas w ogóle, ten tak zwany timing w ogóle na wykonanie takich czynności jest około pół roku. To jest, trzeba po prostu sprawdzić dokumenty, złożyć wniosek, etc. Także jest to przećwiczone, wiemy jak to robić i zrobimy. Natomiast regulowany stan prawny, to tak jak mówię, 75% dróg ma nieregulowany stan prawny. No. Dobrze, dobrze. Wymaga pieniędzy. Moi drodzy, zamykam. Jeszcze pani. Dobrze, kto pierwszy? No to ja wiązam. Proszę państwa, ja bym chciała tylko zakomunikować, że z dniem 1 stycznia wejdzie karta dużej rodziny dla osób, które mieli troje dzieci, bo teraz jest tylko dla, które mają, a od 1 stycznia będzie, którzy mieli. Dobrze, dziękuję. Wnioski będą gdzieś tak koło 10, bo dopiero minister poprześle wnioski pod koniec stycznia. Doprecyzować, tak? Czyli mieli, teraz mają powyżej 18 roku życia. Znaczy, nie. Do tej pory co mieli, mają, a teraz co w ogóle wszyscy co mieli. To już są problemy. Wszyscy co mieli, no tak. Ale proszę. To znaczy wnioski dopiero będą na stronie ministerstwa ogłoszone, opublikowane i będzie można to pobrać po pani numer 2 w urzędzie. Dobrze, moi drodzy, dziękuję bardzo. Jeszcze mamy przed głosowaniem przyjęcie protokołu z ostatniej. A sprawa jest, dobrze, jeszcze dodam informację taką na sołtysów. Moi drodzy, przypominam o tych lampach, żeby zgłaszać do sekretarza, ile lamp w danym sołectwie trzeba dowiesić. I pani sołtys Jaśkiewicz może by tam powiedziała coś na temat. No ja już złożyłam, ale ja nie o lampach. Ja w sprawie tego spotkania. Lampy też jest ważna rzecz. Tak jest, żeby nie trafić do tego spotkania. Godzina 18, składka te jest na poziomie ubiegłego roku. Po 60 lat osoby katerii wyższe, bo mamy tam wzięli na przywoli, też takie sprawy. To teraz jeżeli mogę dodać, kolega przewodniczący, zapewniamy napoje, wszelkie napoje. Do dykarty chciałam się odnieść, że dykarty mogą być, fajnie to jest, ale nie ma gdzie z nich korzystać. Ja kiedyś korzystałam w Płońsku, kupując paliwo i mówię, zapłacę sobie tą kartę, bo widzę, że mają wywieszek, no to wyszło mi, że za lift miałam za lift. Znaczy ja nie mam wpływu na to, gdzie można skorzystać. Na stronie ministerstwa są tylko instytucje wymienione i karta zawiera tam na stronie, które instytucje po prostu udzielają na tą kartę. Dobrze, moi drodzy, jeżeli mogę powiedzieć o tym temacie. Na kartę dużej rodziny jest jedna firma ubezpieczeniowa, która daje 15% zniżki w ubezpieczeniach samochodowych i majątkowych. Tak więc warto tę kartę mieć, wyrobić. Też jest jakaś ulga w pływaniu, na basenie, tak? To znaczy jest z urzędu. To są
Szanowni Państwo, żeby nie przeciągać, odpowiedzi dzisiaj nie oczekuję. Do Pana Wójta, żeby się zastanowić nad tymi opłatami za akty notarialne, by ktoś chce przekazać działkę gminie po prostu, bo zazwyczaj jest przyjęte, że to nabywca pokrywa, to nie dość, że ktoś chce oddać za darmo, to jeszcze musi za akt zapłacić, to tak troszkę nie po mojemu, że tak powiem. Druga rzecz, godziny pracy Urzędu Gminy. Żeby zrobić jakiś może okres przejściowy, nie wiem, miesiąc, dwa, to już wedle uznania Pana Wójta, czy z konsultacją z Panem Sekretarzem, że jak ktoś przyjdzie o tej 7:30, żeby też był obsłużony, bo na pewno tak na początku będzie, że będą się trafiały osoby, tym bardziej, że to jest w środę, że będą przychodziły i będą chciały być załatwione. Następna sprawa dotyczy pewnie nie tylko szkoły tutaj w Iłowie, ale i innych z naszej gminy. Chodzi o organizację ruchów koło tutaj tej szkoły, zwłaszcza rano i po południu, gdy są dzieci odbierane. Kto przywozi, to wie, o czym mówię. No i żeby nad tym się pochylić i zastanowić, może jakiś parking zrobić, poszerzyć, albo zrobić w którymś kierunku drogę jednokierunkową. I trzy, bo kolega Rafał nie odpowiedział, czy załatwione, czy nie. W każdym razie stoją nadal te witacze, które straszą to, co Rafał mówił, a usunięcie tego to jest chwila, moment tak naprawdę wrzeszczowy. No, dziękuję. Przewodniczący wyszedł, ja zabiorę głos, bo tak po pierwsze nie pamiętam, kto z Państwa radnych zadał pytanie o tą sprzedaż. Poprzednia rada nie cała uparła dzielenie działki w Iłowie. To było wtedy 9:6, ponieważ ta działka specjalnie została wydzielona, ale temat w tej chwili już jest, powiedziałabym, całkiem nieaktualny. Druga sprawa, proszę Państwa, odnośnie Karty Dużej Rodziny. Apelowałam o to w poprzedniej kadencji. Właściwie od samego początku, kiedy Karta Dużej Rodziny zaczęła funkcjonować. I dawałam przykłady z innych gmin. Po prostu to leży w gestii gminy. Namówienie przedsiębiorców, skłonienie przedsiębiorców do tego, żeby pewne rabaty były. I nawet koleżanka Renata Bartosiak się przymierzała do takiej ulgi. Jest to jakaś procedura, ale procedura, którą pani kierownik GOPS ułatwił. Ja już się o to pytałam. Po prostu przyjeżdżają panie z ze stowarzyszenia, oceniają, dogadują warunki, podpisuje się umowę. I to może być, nie wiem, nauka angielskiego, może być właśnie zakład krawiecki, może być wszystko, tylko to leży po stronie GOPS-u. To jest sprawa lokalna. Nie to, co jest od góry, to jest Orlen na przykład, czy firmy ubezpieczeniowe, kina, teatry, baseny, ale to, co jest w gestii, tak, na paszportach, to też jest to. Po prostu zgłoszenie się do przedsiębiorcy leży po stronie naszej. U nas jest po prostu brak informacji, dokładnie. Proszę Państwa, teraz jeszcze ostatnia rzecz, zamykając dzisiejsze sprawy, to ja chciałam odnośnie tej karty, że dnia 17 stycznia 2014 był przygotowany projekt odnośnie wprowadzenia lokalnej karty dla gminy Iłów, który ten projekt nie przeszedł. Nie ma, chciałam teraz, czy mam przygotować, ale czy mam przygotować wobec tego nowy projekt karty lokalnej? Nie, nie, pani kierownik, to są dwie różne rzeczy. Karta lokalna u nas wtedy dotyczyłaby tylko gminy i to w naszym wypadku to rzeczywiście nie ma specjalnego sensu, bo jesteśmy gminą małą, nie mamy aż takiej działalności. Pod normalną kartę dużej rodziny ogólnopolską podpina się po prostu lokalny przedsiębiorca. I to jest wszystko. Rozmawiałam, uzgadniałam to już w przypadku takich miodych pani Renaty Bartosiak. Rozmawia się ze Stowarzyszeniem 3+, jak pani chce, to ja mogę z panią skontaktować, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia. Natomiast kończąc z tematy, ja chciałam jeszcze powiedzieć, że proszę do karty dużej rodziny na tak, to jest jedna rzecz, ale lokalnie, to jest pozytywne.
zrobiliście. Rozeznanie proszę zrobić i tyle. Natomiast kończąc, panie przewodniczący, ale pan wstał, to bardzo dobrze. Na pana ręce proszę przekazać podziękowania mamie, bo te dzisiejsze słodkości, które mamy, poczki, to zostały wykonane własnoręcznie przez mamę pana przewodniczącego. Dziękuję, przekażę, moi drodzy, to są pączki takie starodawne, dawnie to było pieczone, zresztą widać, że to powiem, żeby został dobrze odebrany, to jest taki miejski pączek. Ja tylko krótko odnośnie tego, co wnioskował przewodniczący Wasilewski. Nie wiem, czy się rozumiemy. Mówimy o kosztach aktów przekazania gminie pod drogę, którą gmina ma wykonać, włożyć duże pieniądze. Natomiast przedsiębiorca czy właściciel sprzedaje przy okazji działki i chce do tych działek mieć dostęp. I z tego tytułu, że ta droga będzie, na pewno będzie miał korzyść w postaci być może bardziej atrakcyjnej działki. I tak z przedsiębiorcą jednym przynajmniej uzgodniliśmy. I tak będziemy postępować z tego tytułu, że to musi być we wspólnym interesie. Nasz przejęcie przez gminę drogi, to znaczy urządzenie drogi. Jakby na to nie patrzył. Oczywiście później jest, nie ma problemu tam kosztów przesyłowych i tak dalej. Natomiast organizacja ruchu rzeczywiście jest ciasno, to prawda, bo ja o tym mówiłem 15 lat temu przy okazji drogi strażackiej, czy 20, jak zabiegałem, żeby organizację ruchu zmienić i ten problem został zamknięty. Trudno jest, co do parkingu, mówiłem o tym wielokrotnie, bo boiska asfaltowe raczej mogłoby temu służyć, warto o tym dalej porozmawiać. Witaczy nie mamy jeszcze, prawda? Jeżeli będziemy mieli nowe, to wtedy wymienimy, bo jeżeli straszą, to usuniemy, to żaden problem. Dobrze, dziękuję. Moi drodzy, jeszcze do koleżanek, kolegów radnych mamy jeszcze jeden punkt, mianowicie 14, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeszcze raz. Zróbmy to, bo jest wszystko teraz już postawione. Jedno głosowanie poszło. Zróbmy. Poczekajcie. Dobra. Ale to było wyłączane już. Są te zdjęte opłaty, podzielimy się, proszę o pozostanie. Już. Jedziemy. Można? Pani dyrektorze, możemy nie mieć. Proszę. Ja mam dobrze, kto jest za? Jeszcze raz powtórzymy. Dobrze, kto jest przeciw? Nie ma, kto się trzymał. Dziękuję. 5 minut przerwy zapraszam na... Proszę Słowo Boże. Nie,
Zapraszam.